Dzień dobry, szanowni państwo. Gol.pl właściwie nie schodzi z YouTube'a. Zastanawiamy się, czy rozmawiać tutaj 24 godziny. Wczoraj quiz, debata o Lechu Poznań, a dzisiaj 8:30 i zaczynamy kolejny temat, tym razem Górnik Zabrze. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy chcieli przeprowadzić dzisiaj taką debatę na temat tego, czy kluby rządzone przez samorządy miejskie to patologia, to moglibyśmy uwinąć się tak do 8:32, ewentualnie nie spotykać się w trójkę, nie męczyć Kingi, żeby nas zrealizowała, tylko nagrać po prostu shortsa takiego na 30 sekund i byłoby po sprawie, bo myślę, że tutaj mamy stanowisko bardzo jasne, tętno piłki o kulisach Górnika Zabrze, o tym, co się dzieje w Zabrze ostatnio. Wczoraj bardzo ciekawy pokój z Lukasem Podolskim, którego ja wam powiem tak na początek, cholera zazdroszczę Górnikowi Zabrze. Uważam, że każdy klub powinien mieć taką osobę. Gościa zaangażowanego, gościa, który coś już zobaczył w piłce na zachodzie, gościa z kontaktami i faceta, który nie boi się mówić, co mu na sercu leży. Bo słuchając wczoraj Lukasa Podolskiego na tym pokoju twitterowym Górnika Zabrze, miałem takie wrażenie, że wiele osób bałoby się powiedzieć to, co Lukas Podolski mówił. A to jest gość, który nawet nie to, że nie wiem, jest taki szalony, że powie, tylko ma na tyle dużo pokładów pewności siebie i wie, na co go stać, że może sobie na to pozwolić. I odczuwałem wczoraj taką zazdrość o Lukasa Podolskiego. Damian, w takim razie, jakiego mistrza świata widziałbyś zaangażowanego w drużynę Warty Poznań? Taki Mario Götze na przykład. Mario Götze walczący z Urzędem Miasta Poznania o stadion przy drodze dębińskiej. Ja jestem w stanie sobie to zwizualizować. I dzwoniący do Matsa Hummelsa, wbijający na pokoje twitterowe w środę wieczorem. No łatwo mi sobie to wyobrazić. No, masz piękną wyobraźnię w takim razie. Piękna, piękna wizja, ale Poldi wie, że jest nieusuwalny i to jest jego największy atut, jeżeli chodzi o to mówienie wprost i walenie między oczy, bo on wie, że nikt go nie ruszy, bo jeżeli za Poldim stoi cała Torcida i stoi dużo więcej niż Torcida, bo nie każdy kibic z Górnika to Torcida, no to Poldi wie, jaki jest mocny. Ja kojarzę taką anegdotkę z tekstu Łukasza Olkowicza, z tej całej serii tekstów o Górniku Zabrze, gdzie wspomina, w jaki sposób wyleciał z pracy Bartosz Gaul. Wiadomo, że Bartosza Gaula nie broniły wyniki, że wyniki to była taka podstawa do zwolnienia. Natomiast było jakieś klasyczne takie, trenerzy się zawsze musieli tłumaczyć w ratuszu, przed panią prezydent, musieli zdawać raporty. No i poszedł na takie spotkanie, tam parę osób było i generalnie Bartosz Gaul miał taką tendencję, że mówił podniesionym głosem, tak naturalnie mówił podniesionym głosem. No i w pewnym momencie, odpowiadając na jakieś pytanie, podniósł ten głos. No i pani prezydent, ale panie trenerze, takim tonem to nie do mnie. Takim tonem to nie do mnie, niech pan nie zapomina, kto tu kogo zatrudnia. To ja pana zatrudniał, a nie pan mnie. No i podobno, tak przynajmniej wynika z tezy postawionej przez Łukasza w tej całej serii, to było takim gwoździem do trumny Bartosza Gaula i wtedy coś, co już wszystko wskazywało, że on zostanie zwolniony z Górnika, no to już tak absolutnie przeważyło. No i teraz jak sobie porównamy to do Poldiego, który nie boi się mówić, no to jest zupełnie niebo a ziemia. No tutaj pani Mańka Szulik, która od kilkunastu lat rządzi Zabrzem i wiemy, w jaki sposób rządzi Zabrzem, że to jest generalnie postawa totalnie uniżenia wobec niej i że wszyscy muszą jej posty lajkować na Facebooku. No musiała mieć niezły szok poznawczy, jak przyszedł do klubu Poldi, który wcale nie miał zamiaru się kłaniać, bo nie musiał. Jako jedyna osoba na świecie wydaje mi się, że Poldi nie musiał się kłaniać prezydent Zabrze, oczywiście jedyna osoba na świecie, która w jakiś tam sposób jej podlega. No najgorzej, jak przychodzi taki, co wiesz, dawno ustawiony układ i tu psuje. Ale oprócz tej pięknej, mitycznej historii o tym, że Poldi nie musi się kłaniać, no bo jest tak wielką postacią i stoją za nim kibice i tak dalej, to jest piękny romantyzm oczywiście, ale myślę, że przede wszystkim za Poldim stoją pieniądze i inwestorzy. I dlatego nie musi się kłaniać, bo wczorajszy pokój,
który żeśmy zresztą chyba we trzech wysłuchali, jasno mówi o tym, że Poldi po pierwsze ma już dosyć tego wszystkiego, tego syfu, brudu, złego zarządzania i sam wymienia, ile pieniędzy on załatwił dla klubu i również sam wpompował w ten klub, wymieniając chociażby to, że jak trzeba było, nie wiem, dla Jokoty bilety załatwić lotnicze, no to on to wyłożył ze swojej własnej skarbonki. Więc to jest, myślę, ten kluczowy aspekt, który stoi za Poldim i bardzo dobrze, że on się za język, że tak powiem, nie trzyma, tylko wali prosto z mostu, no bo takich osobowości nam potrzeba. Myślę, że Poldi może być wbrew pozorom dużą polityczną również siłą w Zabrzu. I wyniki drugiej tury mogą oprzeć się o żadną bezpośrednią sugestię, żeby nie było. Po prostu o to, jak Poldi mrugnie okiem. A ja ci powiem, Julek, że ja mam wrażenie, że pierwsze, co stoi za Poldim, to mimo wszystko są kibice, a dopiero później inwestorzy, pieniądze, kontakty, bo mam jakieś takie dziwne wrażenie, że gdyby władze Zabrza dziś mogli bez szkody dla siebie usunąć Poldiego z klubu, to by to zrobili. Jestem niemal pewny, bez względu na jego kontakty, bez względu na jego pieniądze, bo Poldi sam mówi zresztą, że on w Ratuszu jest wrogiem. On się nie kryje z takim czymś, mimo że on nie uważa Ratusza za wrogów, tylko uważa ich za zwyczajnych nierobów i ludzi zawistnych, nie za wrogów. Mam przeczucie, że Poldi by z tego klubu wyleciał, gdyby mogło się to odbyć bez szkody dla władzy. No dobra, to przyznam ci oczywiście rację. No ale z drugiej strony popatrzmy, polski urząd tutaj ustanowiony w Polsce naszej kochanej i na pewno robiący wszystko co dobre dla Górnika Zabrze i taki Niemiec z zachodu przyjeżdża i mówi im prosto w twarz, że oni źle robią, jak oni tyle lat dobrze robili. O Jezus, tam od razu, że dług rolowany od 10 lat ze 200 milionów złotych zrolowane w długu Górnika Zabrze, to wielkie mimecyje i dlaczego tak? A przynajmniej nasz ten górnik jest, przynajmniej nasz. Dokładnie i dług też jest nasz, polski, a nie kebaby z Niemiec. Nie no, przeuroczę w sensie w tej anegdocie, którą Przemek opowiadał o tej reakcji Mańki Szulik, to mi od razu się skojarzyła ta scena ze Ślepnąc od świateł. No, pani Mańka Szulik byłaby wtedy tym Dario, który mówi, a to nie do mnie, tak? To nie do mnie. Tylko jeszcze trzeba zastanowić się, kto mógłby grać w tej scenie Lukasa Podolskiego, kto mógłby grać Jana Urbana. Myślę, że tych postaci tutaj jest sporo. Wczoraj, właściwie w tym tygodniu, we wtorek, nie było pokoju, ale było przełożenie tematu prywatyzacji Górnika Zabrze na sesji Rady Miasta na później, bo to wiecie, to trzeba usiąść na spokojnie. Może jest to wpisane w porządek obrad, ale to przyszły tydzień. Ja jestem fanem takich rozwiązań. Uwielbiam, szczerze się przyznam, uwielbiam odkładanie wszystkiego na później, więc trochę rozumiem radnych. Natomiast skoro to wszystko odbywa się w grze politycznej i widać, że kibicom Górnika zależy na sprywatyzowaniu klubu, to trochę nie rozumiem, dlaczego Górnik, czy w tym przypadku nie Górnik, ale radni, przełożyli to na po wyborach, gdyż nie ma to większego sensu. Wiesz co, sam się nad tym zastanawiałem i nie wiem, czy to nie wynika z jakiejś kalkulacji politycznej, mimo wszystko, bo dość spora krytyka spadła na prezydent Mańkę Szulik za to, że próbuje załatwić za 5-12 tuż przed wyborami tak kluczową sprawę, jak sprzedaż Górnika Zabrze i wytykano jej to jako wyciągnięcie karty politycznej, że ona realizuje to, czego kibice chcą i robi to tuż przed wyborami i za to spadła strasznie duża krytyka, bo ludzie zaczęli od jakiegoś czasu zauważać, co jest grą wyborczą, a co jest jakimś prawdziwym działaniem. I nie wiem, czy to nie jest z tym związane. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, że my nie wiemy do dzisiaj, czy miasto Zabrze tak naprawdę chce sprzedać Górnika. Oni mówią, że chcą sprzedać. Oni mówią do Lukasa Podolskiego, Lukas, jak masz jakiegoś inwestora, to przyprowadź go do nas, my z nim chętnie porozmawiamy.
No ale wczoraj właśnie w tym pokoju, pewnie będziemy się dzisiaj dużo odwoływać do pokoju z Lukasem Podolskim. Lukas powiedział, że rozmawiał, dzwonił do wszystkich trzech potencjalnych inwestorów, którzy są obecni w tym dialogu i wszyscy powiedzieli, że ta sprawa w ogóle się nie rusza, że nikt z miasta nie wykonuje żadnego kroku w kierunku finalizacji tego wszystkiego, więc nie wiem czy podstawą tego wszystkiego nie jest to, że po prostu miasto Zabrze nie chce sprzedać. Zresztą Lukas też mówił, że on sam zaczyna wątpić w to, tylko że chciałby usłyszeć w związku z tym od miasta Zabrze wprost komunikat. My nie chcemy sprzedać górnika, bo coś tam. I żeby przynajmniej nie zawracali dupy. No to jest kolejna moim zdaniem zła rzecz, która przyszła z zachodu. No bo świadomy wyborca, no i co? I teraz on ma jakieś mieszkańcy Zabrze mają podejmować świadome decyzje. Była pani Mańka non-stop i było wszystko dobrze i w porządku i dobrze robią i dobry przekaz leci, pozdrawiam całą Legnicę i na tym opierała swoje wygrane wyborcze, a teraz świadomy wyborca, który czegoś będzie wymagał od wybranego prezydenta, no to są bardzo niedobre mody. Kiedyś był PZPR, wszyscy głosowali, było dobrze i Polska rosła w siłę, a zupełnie szczerze uważam, że sprzedaż górnika nastąpi tylko w momencie zmiany władzy. A dlaczego? Bo dlaczego miasto nie chciałoby sprzedać Górnika Zabrze? No po co im to ten klub? To naprawdę dla nich myślę, że jest generalnie tylko problem, a uważam, że nie chcą sprzedać Górnika Zabrze, bo w tych szafach jest tyle trupów, że one pewnie w momencie w prywatyzacji jakby zaczęły wypadać, to tam pewnie ABW to by miało robotę na najbliższe 2 lata w samym tylko Zabrzu, a to całe ABW musiałoby się zjechać do Zabrza. Więc myślę, że dużo zależy od po prostu wyniku wyborów, drugiej tury konkretnie rzecz ujmując. No pewnie tak. Ja myślę, że to będzie dobry wątek, który sobie obgadamy też z Piotrkiem Koźmińskim, który czuje zabrzańskie klimaty. Piotrek się tak informacyjnie pojawi u nas około 9, bo wcześniej nie mógł. I to jest faktycznie ciekawe. Też myślę, że Górnik nie zostanie sprzedany, dopóki obecna władza rządzi i myślę, że kibice doskonale to wiedzą i dlatego jest taka zmiana nastrojów w Zabrzu i prawdopodobnie pani Mańka Szulik, tak myślę, przestanie rządzić już w tę niedzielę. Słuchajcie, bardzo mi się podoba, jestem na portalu Roosevelta 81, to jest serwis kibiców Górnika. Odgrzebałem sobie wczoraj newsa, jak Mańka Szulik już dawała informację, to jest news z połowy marca, że już właśnie kończy się ten cały skomplikowany proces prywatyzacji, już jesteśmy dosłownie na finiszu. 18 marca miała się odbyć na Radzie Miasta, miało się odbyć głosowanie nad uchwałą dotyczącą prywatyzacji. Natomiast tutaj jest cudowny cytat. Jesteśmy, przypominam, w połowie marca, czy już ten proces prywatyzacyjny trwa od cholery czasu. I tutaj jest tak. Na wniosek radnych głosowanie zostało ściągnięte z porządku obrad marcowej sesji Rady Miasta. Radni przedstawili wątpliwości w kwestii braku przekazu informacji o przebiegu procesu. Czyli radni mówią, kurde, wiecie co, my nie zagłosujemy, bo my w sumie za dużo informacji nie dostajemy, więc w sumie nie wiemy nad czym głosować. To też pokazuje, że to nie jest tylko tak, że radni, że kibice nie wiedzą, na czym stoją. Że Lukas Podolski mówi, że miałem być obserwatorem tego procesu, ale w sumie to sam nie wiem. Radni nie wiedzą, co tam się dzieje, więc chciałbym też, żeby może pani Mańka Szulik powiedziała, czy ona wie, gdzie w ogóle Górnik jest na tym etapie prywatyzacji, czy to się idzie w jakikolwiek sposób do przodu, która z tych firm jest najbardziej transparentna z tych trzech, które chcą przejąć Górnika, bo wygląda to absolutnie kuriozalnie. Ale to pokazuje standardy miejskiego klubu. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić to, że nikt nie wie, w jakim to jest momencie, nikt nie wie, co się dzieje w klubie, nikt nie wie, kto to ma zrobić dalej, nikt nie wie, jak ten przetarg rozpisać, nikt nie wie zasadniczo nic, no i jakby wiesz, no trochę głupio przed wyborami się przyznać, że hej, ten klub zarządzany przez nasze miasto, no to jest w totalnej dupie organizacyjnej i ten, więc to jest jakaś była gra pozorów do wyborów. No na szczęście te wybory już zaraz się skończą ostatecznie i wtedy pewnie będzie można
to wszystko poukładać, ale no to taki po prostu kamyczek do ogródka klubów miejskich. Zobaczcie, czym to się prędzej czy później po prostu kończy. Nikt nie wie nic i nawet osoba, która zarządza tym klubem, czyli miasto i radni, też nie mają pojęcia, co tam się dzieje. Wyobraźcie sobie to głosowanie w tym marcu, jakby do tego doszło, gdyby radni nie odłożyli tego głosowania. Czy sprzedajemy klub temu inwestorowi X? Ale za ile? Bo nie wiemy. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Sprzedajesz czy nie? Mniej więcej taki jest przepływ informacji w Zabrzu. No i no nie wróży to najlepiej, przynajmniej nie wróży to najlepiej za tej władzy. Aczkolwiek też mnie Łukasz wczoraj na tym pokoju się odwołał do jednej akcji jednego z kandydatów na prezydenta, który odpadł w pierwszej turze. Nie przypomnę sobie teraz nazwiska, ale to był kandydat, który szedł do wyborów z hasłem pokażmy czerwoną kartkę tej władzy i tam oczywiście wypisane milion powodów, dla których trzeba pokazać zadłużone miasto, górnik, tam była cała masa tego, widziałem na tym plakacie. I co ciekawe, ten kandydat poparł w drugiej panią Mańkę Szulik, bo też widziałem coś takiego. No to są klimaty dla mnie nie do końca zrozumiałe. Znaczy mogę podejrzewać, dlaczego poparł i co z tego może mieć, aczkolwiek to jest tylko moje podejrzenie, niekoniecznie fakty. Znaczy ja jeszcze ze scenariuszy, które naprawdę mogłyby uratować tutaj górnik i żeby ta prywatyzacja przeszła sprawnie, to moim zdaniem jeszcze EasyJetem mógłby przylecieć Vanna Lee i on kupić górnik Zabrze. Wtedy to byłoby wszystko transparentne, ogarnięte. Myślę, że pan Vanna z panią Mańką to by się dogadali jak stare druchy. Ale słuchajcie, że tamta sprawa Wisły Kraków i zakupu przez to trio, ten gang Olsena, no to powiem wam, że była bardziej transparentna niż tutaj. Tam wszystko wiedzieliśmy. Tam wiedzieliśmy, że 12 milionów złotych, że po 4 później wyszło, że to nie miały być pieniądze, które tam ci zapłacą, tylko pożyczą Wiśle i będą mogli sobie odebrać. Później wyszła sprawa gruntów, że im chodzi tak naprawdę o grunty. My na dobrą sprawę wszystko wiedzieliśmy, a teraz znamy nazwy inwestorów, znamy mniej więcej wartość klubu, że 8 milionów, ale tak naprawdę nic więcej nie wiemy, nic, kompletnie. No i żadnej konferencji z parasolką nie ma, żadnej wizyty takiej szeroko fotografowanej u prezydenta, więc no trochę oburzony jestem. Kuk też pisze na czacie, prywatyzacja w stylu Zagłębia Sosnowiec. Przyszły właściciel przekazuje 2 palniki do kebaba, 300 zł i ten oto piękny patyk. W sumie przyjąłbym coś takiego. Ja też wczoraj się zastanawiałem, a jakby tak Łukasz Podolski wczoraj na tym pokoju powiedział, dobra, akurat ostatnio jestem na górce, tu mam wolne 8 baniek, jutro zróbmy te rady miasta, ja to wezmę. Z jednej strony chciałbym to zobaczyć, a z drugiej strony to też chyba nie powinno tak wyglądać, że wszystko na Łukasza, bo wczoraj też miałem takie wrażenie, słuchając tego pokoju, że Łukasz Podolski ma robić wszystko, trochę ma wrzucać sam, i jeszcze dobiec do pola karnego i sam z bani zasadzić. No, ale w gruncie rzeczy jest piłkarz, tak? Łukasz ale wczoraj mówił, tylko Julek zdanie wtrącę. Łukasz wczoraj mówił, że otrzymywał nawet w ostatnim czasie telefony z Walmiery, czyli tego klubu łotewskiego, z którego przyszedł Jokota do górnika z pytaniem, czy już przyszły te pieniądze z Chętu, żeby można było zapłacić im ten procencik od sprzedaży, który mają zapisany. Więc nawet jakiś dyrektor sportowy czy prezes Walmiery dzwoni, do kogo ma dzwonić? Dzwoni do Łukasza Podolskiego, jest wszystkim w tym klubie, dosłownie wszystkim. No ale też moim zdaniem Łukasz sugerował trochę, że tak naprawdę górnika i prywatyzacji bez niego nie ma, no bo parę razy mówił, że no tak, ja znam wszystkich 3 inwestorów, już się poznałem. Każdy inwestor zrobił mi prezentację, czym będzie zajmował się Łukasz Podolski w sprywatyzowanym górniku Zabrze. No jest to powiedzenie dookoła, ale no nie ma górnika beze mnie. I żeby nie było, ja tego nie wyrzucam Podolskiemu, no bo
z tego, co on mówi i tyle, co on załatwił i klubowi, i że jest zaangażowany, i akurat w to nie wątpię, że ma naprawdę tyle pieniędzy, że mógłby to dawno wszystko walnąć w kąt, w dupie to mieć i po prostu sobie korzystać z życia, więc akurat zaangażowania absolutnie mu nie odbieram, ale dookoła powiedział, że tak, no Górnik Zabrze i że każdy inwestor powiedział, że no on tak, on kupi Górnik Zabrze, ale tylko z Lukasem Podolskim. To też powiedział wprost. No bo fajnie mieć kogoś, kto cię przeprowadzi przez ten klub. Ja ostatnio słyszałem, że w Zabrzu tak naprawdę nie wiedzą, z kim rozmawiać o kontraktach. No bo to też sytuacja jest o tyle zagmatwana, że Górnik oczywiście jest przed zmianami fundamentalnymi, jeśli chodzi o sprawy właścicielskie, ale Górnik jest w lesie, jeśli chodzi o kwestie decyzyjne, bo brak prezesa i dyrektora sportowego oznacza, że okej, na takiej wyjątkowej ścieżce ktoś inny może podejmować decyzję, podpisywać papiery, natomiast no, jesteś piłkarzem, któremu w czerwcu wygasa kontrakt. I tak sobie siedzisz w szatni i mówisz, kurde, do trenera, głupio zagadać, nie? No, w sumie nawet nie wiem, czy on mnie chce. Do Podolskiego, no kurde, będę kolegi z szatni pytał, czy mi przedłuży kontrakt. Gdzie ja mam w ogóle iść? Do urzędu iść, pismo złożyć z prośbą o przedłużenie kontraktu? To mama ma wypisać, ja, Grażynka, proszę o przedłużenie kontraktu z synem Łukaszkiem. No chyba coś w ten deseń, bo Adam Nawałka, jak rozpoznał, jak wyglądają siły w Górniku Zabrze, to chodził bezpośrednio do pani prezydent, wydeptał sobie tam ścieżkę, to samo robił Marcin Brosz, i przez to popadali w konflikt z prezesami ówczesnymi Górnika Zabrze, no ale trwali na stanowisku, bo dobrze rozpoznali siły, do kogo tak naprawdę w Zabrze się chodzi. No, przedziwne jest to kierowanie Górnikiem Zabrze, bo ja sobie wyobrażam, wiadomo, że właścicielem jest miasto Zabrze, czyli de facto właścicielem jest pani Mańka Szulik, no ale właściciel po to ma prezesa, żeby mu te obowiązki jakieś scedować, a w Górniku to funkcjonowało w ten sposób, że prezes był tylko paprotką, która musiała podpisywać dokumenty w imieniu pani Mańki Szulik, ale decyzję podejmowała wyłącznie pani Mańka Szulik. Ja mam taką roboczą tezę, że jeżeli ten klub, i to jest ostatni dzwonek, naprawdę ostatni dzwonek na prywatyzację, jeżeli ten klub nie zostanie sprywatyzowany, to w przyszłym roku Górnik jest jednym z faworytów do spadku. Ja wiem, że to jest kontrowersyjna teza, bo teraz Górnik bardzo dobrze gra w piłkę nożną. Tak jak mówię, rundę cudów to każdy klub raz na jakiś czas ma. Korona Kielce zeszłą wiosnę też miała wspaniałą, przypominam, a gdzie jest teraz? Górnik ma właśnie rok cudów, bo ja sobie dzisiaj spojrzałem, jak wygląda Górnik za kadencji Urbana, tej trwającej, bo wiemy, że tych kadencji było trochę więcej. I Górnik punktuje na poziomie trzeciej najlepszej drużyny i do wyżej jest tylko Jagiellonia i Pogoń Szczecin. Rzucam z pamięci chyba 65 punktów w 35 meczach. To jest wręcz absurdalne, że można mieć taki bałagan na zapleczu i na strychu i punktować na tym poziomie. To jest wręcz z taką średnią Górnik byłby liderem Ekstraklasy w tym sezonie. Tak, tak. No tak, tylko właśnie pytanie, czy ci piłkarze tak bardzo będą chcieli umierać za Górnik Zabrze. Już się mówi, że no sam Podolski wczoraj mówił, no Enali zagra jeszcze do końca rundy tak jak zagra i właściwie to już jest pożegnanie z Enalim. Umówmy się, no również obowiązuje pewne prawo piłkarskie, że jak masz kontrakt do czerwca, no to aktualnie możesz się podpisać z każdym klubem, tak, który ci coś zaproponuje. To jest jedna rzecz. No i też jest jedna ważna rzecz, że okej, no to można uzupełnić coś znajomościami Podolskiego i tylko tym, bo nawet głupia sprawa, ale jak rozmawiałem z prezesem Widzewa i a propos Gikiewicza i przyjścia Gikiewicza, no to jeden z argumentów za tym, żeby Gikiewicz przyszedł do Widzewa, to Gikiewicz sam powiedział, słuchaj, ja wiem, że wy płacicie. Ja wiem, że do was przychodzę, ja będę miał 10 czy 1, czy którego się umówi, zawsze w Widzewie pensję na ten. No to wszyscy piłkarze wiedzą, że w Górniku nie płacą i nie będziesz miał pensji na czas. Może coś dostaniesz, a może nic nie dostaniesz, a może w ogóle jutro się wszyscy przewrócą i tak dalej. Więc ten klub absolutnie niczym nie przyciąga, oprócz osobowości Podolskiego, który wyciągnie z jakiejś trzeciej, czwartej, piątej Bundesligi piłkarzy, którzy przyjdą na zasadzie, o Lukas Podolski, mistrz świata, to kurczę z nim pograć, no to spełnienie moich marzeń. Ale generalnie średni ligowiec,
No, jak będzie miał do wyboru Górnik Zabrze i cokolwiek innego, no to wybierze cokolwiek innego. Podolski mówił odnośnie tych płatności, że w szatni oni się już witają słowami Benevento, Benevento. Bo za każdym razem, jak się spytają o pieniądze, to tylko słyszą Benevento jeszcze nie przelało za Kubicę, Benevento. No. Oni już taką czystą bekę i się witają, Benevento. Jak wyglądałby Górnik Zabrze, gdyby Benevento przelało kasę za Kubicę? Szczepan Suchoparski na czacie w kontekście przedłużeń kontraktów Górnika, piłkarzy Górnika. Tacy piłkarze Górnika potem klikają dziwne linki na komputerze. Chcesz przedłużyć swój kontrakt? 1, 2, 3 lata, już teraz gorące kontrakty w twojej okolicy. Taka adnotacja ode mnie, przy 3 lata to już trzeba ten dopisek ostrożnie zaznaczyć, bo to się może różnie skończyć. A Adam O. dodaje, że Górnikiem zarządza od lat legenda klubu, prezes Wakat. Rawirek dodaje Radosław Wakat. No, urocze są te kadencje prezesów Górnika Zabrze. Mam wrażenie, że krócej pracują tylko trenerzy tymczasowi w ŁKS-ie, którzy okazują się trenerami na trochę dłużej, a jeszcze krócej pracuje Michał Probierz w Termalice Brookbet. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Też zobaczcie jedną rzecz. Jest wynik sportowy, który przykrywa cały syf w Górniku Zabrze, no bo sami przed chwilą mówiliście a propos punktowania Górnika Zabrze. I teraz gdyby nie to, że są wybory, czy w ogóle ta dyskusja byłaby podjęta? Czy nie byłoby nadal statusu quo? Jest jak jest, inaczej nie będzie i proszę się nie wtrącać. Pani Mańka no, musi swoje trupy w szafie trzymać i ich nie wypuszczać. I generalnie byłoby kolejne zrolowanie w jakiś sposób długu, o czym też Podolski mówi, o zarządzaniu finansami i porównywał klub do swoich kebabów i generalnie mówi, że jakby jego kebaby były tak zarządzane jak Górnik Zabrze, to on by już biznes zwinął dawno temu i jakby ten status quo przez ile lat był, bo to żeby to było wiecie, od 2, 3, 4 lat, a wy już wymieniacie, no poprzednia kadencja Urbana, to jak na Wałka był w Górniku Zabrze, w ogóle my mówimy o jakiejś prehistorii i można przez tyle lat robić gówno, syf, beznadzieję, długi i generalnie nie wiem, no czy jakieś, ja już nie mówię nawet o jakichś piłkarskich władzach, no ale no nie wiem, no w tym kraju też są jakieś biura antykorupcyjne, no sprawdzanie finansowania spółek, które no, może działać na szkodę spółki i to jest karalne. Zobaczcie, że przez te lata nikt się tym nie zainteresował i tylko wybory są jakimś takim delikatnym bodźcem i to, że już Mańka Szulik naprawdę straciła uznanie w oczach Zabrzan. I to, że ktoś ze środka podnosi głos na ten temat. Nie? Tak, no, no i ktoś to jest wielką też osobowością. No, tak. Ale generalnie zastanawiam się, czy gdyby nie było Poldiego, to w ogóle nie byłyby to kolejne wybory. A, będzie w porządku, będzie dobrze, zobaczcie. No, wyobraźmy sobie, że na przykład Górnik Zabrze nie jest klubem piłkarskim o wielkiej, pięknej tradycji, tylko jest, nie wiem, halą sportową albo basenem. No i na przykład zaczynając od takich pierdół, pracownikowi kończy się umowa w czerwcu, pracownikowi basenu, który, nie wiem, jest ratownikiem i nie idzie do menadżera basenu, do prezesa basenu, tylko musi iść do prezydent miasta, że może mu powiedziała, czy ma szukać od lipca gdzieś jakieś umowy o dzieło w Mielnie i tam będzie zajmował się ratowaniem ludzi czy kontrolowaniem plaży, bo w sumie to prezesa nie ma w tym basenie. Gdyby basen przynosił takie straty mimo takich przychodów jak Górnik Zabrze, to też wydaje mi się, że są organy w tym kraju, które by spojrzały na to i powiedziały, kurczę, ja Trzeba w ogóle prześwietlić te wszystkie księgi. I faktycznie, jeżeli jesteś klubem sportowym zarządzanym przez miasto w tym kraju, to nic, to możesz robić wszystko z tym klubem. Możesz zrobić wszystko z tym przedsiębiorstwem i nikt ci niczego nie zrobi. Mańce Szulik trzeba oddać natomiast to moim zdaniem, tak uczciwie, że ona naprawdę tym Górnikiem się interesuje. Ona żyje tym Górnikiem, tylko że fatalnie nim zarządza i zarządza w nim w sposób autorytarny, który prowadzi właśnie do takich sytuacji, że później Łukasz Podolski mówi, że ma odczucie takie za każdym razem rozmawiając z Mańką Szulik, że ona musi być numerem jeden, że nie można mieć lepszego pomysłu od niej, bo inaczej dostaniesz zjebę, jeżeli tak jest. I ja opowiadałem gdzieś tą historię, nie wiem, czy czasem nie w naszym programie parę tygodni temu,
która pokazywała doskonale, w jaki sposób wygląda podejście do Mańki Szulik i jej oczekiwania względem ludzi. Jak byłem w Zabrzu na wywiadzie z prezesem Szymankiem, to było pewnie z 2 lata temu, skoro prezes Szymanek, i po wywiadzie wychodzę sobie, idę do windy na stadionie, żeby zjechać na zero, i przy windzie spotykam jednego z pracowników, z szeregowych pracowników Górnika Zabrze. I nagle podchodzi do nas Mańka Szulik, która wtedy wizytowała stadion, i ten pracownik z miejsca się odpala. Dzień dobry, pani prezydent, czy dzisiaj pani prezydent się u nas podobało? I w ogóle to było... Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. To było tak wazeliniarskie, to było tak przesłodzone, ale najwidoczniej po prostu pani prezydent no nie wyobraża sobie sytuacji, w której jakiś szeregowy pracownik spółki jej podległej nie składa jej hołdu, co później też widzieliśmy, czytając te wszystkie doniesienia o tym, że trzeba jej lajkować posty na Facebooku i komentarze. Mam też odpowiedź, bo wczoraj zacytowałem, słuchając pokoju z Lukasem Podolskim, wyciągnąłem taki większy cytat, co Lukas powiedział, i wśród komentarzy, które tam oczywiście biją brawo Lukasowi, ludzi, którzy zazdroszczą, że w ich klubie nie ma kogoś takiego, trafił mi się jeden komentarz, który podejrzewam, że jest odpowiedzią urzędu. Nie mam na to dowodów, natomiast podejrzewam, że to jest odpowiedź urzędu Zabrze na słowa Lukasa Podolskiego. Komentarz z konta nieznany i bezimienny dżentelmen. Nieznany i bezimienny dżentelmen napisał: pycha kroczy przed upadkiem, może niech Podolski zapyta, ile Górnik zrobił dla niego. A, i kopiąc w Górniku Zabrze, pewnie dopłaca ze swoich. Czy jednak za czapkę gruszek gra? Piłkarz nie może być ważniejszy niż klub, a na takiego Podolski się kreuje. Słabe. No, gdybym sobie wyobraził odpowiedź urzędu Zabrze, to bym sobie dokładnie taką odpowiedź wyobraził. Ja jeszcze sobie inną wyobrażam. Lukas Podolski, nie zesraj się tam. No, to mniej więcej tak by mogło wyglądać. Nie, no, zarzucanie Lukasowi Podolskiemu, że co, pewnie za darmo nie grasz. No nie, ile Górnik zrobił dla niego? Ja w sumie jestem ciekawy, ile Górnik zrobił dla Lukasa Podolskiego? Jezu, zwłaszcza, że Lukas Podolski wczoraj powiedział oficjalnie, że nic, gówno zrobił. Nawet się go nie zapytali, czy dobrze się czuje po tym, jak załatwił kolejny autobus. Także ja jak dziś pamiętam, jak Lukas Podolski grał na Mundialu 2006 chociażby. No i ja mam przed oczami te wrzutki Górnika Zabrze do Lukasa Podolskiego. A pamiętam też, jak Lukas Podolski był w Arsenalu, to Górnik Zabrze jako cały wychodził z nim na trening i trenował technikę strzału lewą nogą. Więc myślę, że choćby od tego można zacząć, że tutaj Górnik już mu dużo pomógł. No to na pewno. No, rzeczywiście Górnik Zabrze, no to właściwie stoi za karierą Lukasa Podolskiego. No, przecież sam powiedział, że on chodził na mecze Górnika Zabrze. No to przepraszam bardzo, no, a gdzie się w piłce nożnej zakochał? No, na Górniku Zabrze. No to wypada po prostu, no rzeczywiście, podziękować jeszcze bardziej za to, że mógł załatwić paru piłkarzy i autobusy i sponsorów Górnikowi Zabrze. Poza tym rzeczywiście, z tego co wiem, Górnik Zabrze dał Lukasowi Podolskiemu tak: 3 komplety strojów, dresy, 2, jeden czarny, drugi biały i jeszcze 4 bidony z wodą. No to mało dostał? I możliwość załatwienia obozu w Turcji dla całej drużyny. To też dał mu Górnik Zabrze. A co by w styczniu robił? Co w Düsseldorfie siedział albo w Kolonii? To nie są najpiękniejsze miasta na świecie, a tak mógł w Belek posiedzieć. No pewnie gdyby nie Górnik Zabrze, to Poldi by teraz siedział upasiony kebabami. A tak, o właśnie. Sylwetka sportowca. Tak. No, Górnik Zabrze dał mu wiele. No, możliwość tego, że sobie teraz leczy kontuzję, tak to nie miałby kontuzji, do lekarza by nie poszedł i może by nie zrobił mu badań krwi takich, żeby sprawdzić, czy wszystko u niego dobrze. Także Górnik Zabrze dba również o zdrowie Podolskiego. No nie, no rzeczywiście, no to trzeba chyba głośno powiedzieć. To Podolski zawdzięcza Górnikowi Zabrze wszystko. Ja może, bo tak, przeczytałem ten komentarz rzekomego urzędu miasta Zabrze do słów Podolskiego, to może, bo nie wszyscy pewnie słuchali tego pokoju. Tak, to dobrze. Widziałem, że tam było w piku chyba około 600 czy 700 osób, więc po prostu przytoczę ten wpis, w którym
Zacytowałem Lukasa Podolskiego, a widzę, że zaraz po tym, jak to przytoczę, już będzie Piotrek Koźmiński z nami, bo już się połączył, ale jeszcze minutka. Lukas Podolski mówił wczoraj tak. Siadłem sobie niedawno i zadałem sobie pytanie, co zrobiłem dla tego klubu przez 2,5 roku? I wyszło. 2 autokary, 3 sponsorów przyprowadziłem, co dali 2 miliony złotych. Pomogłem z Szymonem Włodarczykiem na boisku i poza nim. Za Jokotę to ja ze swojej torebki zapłaciłem 30 tysięcy euro, żeby mógł tu przyjść. Samolot też mu opłaciłem. Teraz Nnali, może kolejny transfer będzie, jak tak dalej pójdzie. Miałem bardzo duży udział w tym wszystkim. Załatwiłem obozy, też dla Akademii, co ludzie nie wszyscy wiedzą. Ludzie przyjeżdżają do nas z całego świata. Zainteresowanie Górnikiem jest w Niemczech, nie Niemczech, YouTube'y, reportaże kręcą. I nigdy nie usłyszałem, Lukas, dzięki, jak możemy ci pomóc? Masz jakieś plany, w których możemy razem pracować? Jak z miasta nie usłyszysz nic takiego, to już wiesz, co to za ludzie. To czas na to, by pokazać im czerwoną kartkę. Jak oni nie szanują tego, co robisz, ja swoje dzieci uczę mówić dziękuję, a tam jest, kurwa, atmosfera zazdrości. Jesteś tam wrogiem, to nie jest współpraca. Dzwonię do inwestorów i pytam, czy coś się ruszyło. I słyszę, że nic. Każdy z trzech to samo mówi. To chyba wynika, że z jedną ze stron jest problem. Kłamie albo nie chce sprzedać. Powiedzcie to wprost, a nie Lukas, jak masz inwestorów, to przyprowadź. Tak wczoraj mówił Lukas Podolski. Bodajże Czwarta Trybuna się nazywa ten profil, który utworzył kanał Żabskie Gadanie. Bodajże tak to się nazywa. A my mamy już Piotrka, więc witamy się z Piotrkiem. Kinga pewnie zaraz go wrzuci na front. Wrzucone, także słyszymy się z Piotrkiem. Piotrek, a ciebie czasami trzeba poklepać po pleckach, tak powiedzieć dziękuję, czy wystarczy ci wypłata pierwszego dnia, miesiąca, stabilność zatrudnienia, czy jednak warto czasami cię też przytulić? Ale no nie nawiązuj do Górnika Zabrze tym, no bo nie wierzę, że Podolski dostaje wypłatę pierwszego dnia miesiąca. Któregoś dnia miesiąca na pewno, no, i któregoś miesiąca. Wystarczy ci obietnica wypłaty, może w ten sposób się zapytaj. Powiem wam, panowie, dzień dobry, wszystkich witam. Bardzo ciekawe podprowadzenie. No zawsze jak wypłata jest na koncie, chociaż jak za wcześnie wpływa, to też wcześniej wychodzi, więc to są plusy i minusy tego. Natomiast, no słuchajcie, no tak, to sytuacja jest taka, że tak, ja Lukasa znam, nie wiem, 20 lat chyba, jakoś tak razem dorastaliśmy, ja dziennikarsko, on w piłce i nie ma, moim zdaniem, w futbolu drugiego bardziej tak autentycznego piłkarza w tym, co mówi, w tym, co myśli. I tak jak ja też pisałem, no, rozmawialiście o tym wcześniej, no, to jest historyczny moment przed Górnikiem, moim zdaniem. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli teraz tego się nie zrobi, tych zmian, za którymi będzie stał Lukas, bo oczywiście zmiany można zrobić, tak, ale wiadomo, że w Urzędzie Miasta są różne pomysły, jeśli chodzi o Górnik, no to jeśli Górnik teraz tego nie wykorzysta, to nie wróci, moim zdaniem, do tej świetności. No, pamiętamy, to jest klub, jedyny polski klub, no może młodsi widzowie nie pamiętają, jedyny polski klub, który grał w finale Europejskiego Pucharu, tak? Wprawdzie tego pucharu już nie ma, bo to chodzi o Puchar Zdobywców Pucharów, no ale tak było, tak? Więc to, co Przemek tutaj cytował, no ja nie ukrywam, że jestem w częstym kontakcie z Lukasem i tam jeszcze mocniejsze słowa padają niż to, co Przemek cytował tutaj i co wczoraj Lukas mówił, ale to wszystko wynika ze szczerości, z autentyczności. Ja czasami go też pytałem, jak robiłem ostatni wywiad, który też się poniósł, czy nie za ostro. Mówi, ale co to jest ostro? Mówi, no co to jest ostro? No to chodzi o dobro Górnika, tak? Ja nie jestem przeciwko komukolwiek. I to też warto zrozumieć, że tam się wywiązała, nie wiem, no, wojna wewnętrzna, zwał jak zwał, tak? Ale gdyby miasto zrozumiało, że w interesie miasta jest oddanie Górnika w dobre ręce, zarządzanie klubem, no to wszyscy by na tym zyskali, tak? No i tak jak Podolski mówi, Górnik nie jest zabawką, albo inaczej, jest, a nie powinien być zabawką, tak? W rękach ludzi z miasta, no ale wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, niedługo jest druga tura wyborów i to ma ogromne znaczenie. Nie ma też co ukrywać, że no Lukas jest bardzo aktywny w ostatnich dniach, bo wie, że to jest jakby decydujący moment, tak? Dla historii klubu. On ma jeszcze kontrakt, jak wszyscy wiemy, na ten sezon i na przyszły, ale jedną z kluczowych postaci, o których może nie każdy mówi, jest Luis, tak? Czyli syn Lukasa Podolskiego, który doskonale się czuje w Zabrzu, trenuje w szkółce, rodzina się świetnie czuje, chyba tam nawet coś nowego kupili na Śląsku, w sensie nieruchomości, więc jakby jest historyczna szansa, żeby...
Wiesz co? Nie, żartuję oczywiście. Nie, wiem, wiem. Wiesz co, gdybym miał kupować za pieniądze, które dostaję z górnika, to byłaby to chyba nawet mniejsze mieszkanie niż ja mam, bo ja tam skromne 3 pokoje. No. Nie wiem, czy by kawalerkę kupił i jeszcze nie wiem, jakby z ratami było, tak? No słuchaj, jeszcze... w oficjalnym przekazie miasta i tak będzie, że za pieniądze górnika, więc nawet nie kłóćmy się z tym jasnym przekazem. Ale ja muszę zadać ci pytanie na początku, bo bardzo potrzebuję i palę się jako osoba, która jest zorientowana w regionie. Ja mam naprawdę zasadnicze pytanie, od którego chciałem zacząć całość. Jakim cudem w XXI wieku przez tyle lat miastem Zabrze zarządza władca feudalny niemalże, któremu wkłaniać ma się w pas każdy pracownik? Jakim cudem to się stało? Bo jakby ja rozumiem, że była w tym kraju jakaś transformacja ustrojowa, ale no, na litość boską to było 30 lat temu. Wiesz co, wydaje mi się, że Zabrze tutaj chyba nie jest wyjątkiem. Tak jak sobie patrzę na wybory, na drugie tury i tak dalej, już nie będę wymieniał tych miast, które mają podobne zarządzanie, ale chyba to nie jest, nie chcę powiedzieć, że chlubny, bo raczej nie chlubny wyjątek, tak? Ale to nie jest odosobniony przypadek, wydaje mi się. Natomiast wiesz jak to jest, no, wygrywasz jedne wybory, budujesz swoją świtę, budujesz swoje koterie, budujesz swoje przyczółki, no i później jest chyba łatwiej, tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą, mimo że z wykształcenia, zresztą z Przemkiem, jak kiedyś sprawdziłem, kończyliśmy ten sam wydział chyba, Uniwersytet Śląski, politologię. Gada się. Mimo że jesteśmy politologami, to jakoś... To jesteś specjalistą. No jestem, ale tak wiesz... No, gdzie jesteś ty, a gdzie jestem ja? Gdzie popełniłem błąd? Teoretykiem, nie no właśnie, odwrotnie. Więc nie jestem specjalistą, ale to się tak chyba buduje, wiesz, i pierwsza kadencja, druga, no budujesz swój dwór i później już się łatwiej jest utrzymać. No. Natomiast ktoś chyba wczoraj też, jak wrzuciłem to, że będziemy dzisiaj rozmawiać, ktoś chyba wrzucił, że obecna prezydent strzeliła sobie nawet nie w stopę, tylko w głowę, oczywiście w przenośni, nie oddając klubu, wiesz, bo gdyby, wydaje mi się, że gdyby to wszystko zostało załatwione przed wyborami, to ja dalej tego nie rozumiem, dlaczego do tego nie doszło, tak? Oddajesz na przykład klub, nie wiem, no, bo przecież Podolski mówi oficjalnie, nieoficjalnie, że on się zgłaszał, tak, ze swoim inwestorem, z innymi, pośredniczył w tych rozmowach, także chętni byli i są, tak? Wystarczyło przeprowadzić ten proces, moim zdaniem, szybciej i ona byłaby, pani Małgorzata byłaby pojmowana jako osoba, która no, oddała klub. No inaczej, gdyby ona oddała ten klub pośrednio Podolskiemu, prawda, coś by nie wyszło, to będzie na niego, tak? No tak się rwałeś, a nie potrafisz nic zrobić. Natomiast no, nie skorzystała z tej szansy i myślę, że może ją to drogo kosztować. Ja myślę, że jest to jedyny piłkarz w Polsce, oczywiście ja mówię subiektywnie, bo tak jak wspomniałem się znamy, ale myślę, że to jest prawda, jedyny piłkarz w Polsce, który jest w stanie wpłynąć na wyniki wyborów, tak? Może jeszcze nie prezydenckich, ale no, znaczy w sensie kraju, ale takich lokalnych to na pewno, tak? No i zobaczymy w niedzielę, tak? Bo też ta przewaga tej drugiej pani, która startuje, no nie jest aż taka duża. Natomiast wydaje mi się, że to był spór, jeśli tak można powiedzieć, z Podolskim, był gwoździem do trumny obecnej pani prezydent i że może słono za niego zapłacić w niedzielę. Ja już taką roboczą tezę rzuciłem, tylko na sekundę oddaję ci głos, Damian. Rzuciłem taką roboczą tezę, bo też uważam, że PR-owo nieoddanie klubu i niesprywatyzowanie go przed wyborami, no to jest strzał w kolano. Ale wydaje mi się, i może masz jakiekolwiek na ten temat informacje, że ten klub nie został oddany z jednego powodu, że tam jest tyle szaf i tyle trupów, że jak ktoś to sprywatyzuje, to ABW będzie miało robotę na rok w samym Zabrzu. Całe ABW z Polski się tam będzie musiało zjechać. To nawet ciężko powiedzieć, ponieważ z tego, co mówił chyba wczoraj Łukasz i z tego, co do mnie dociera, ten proces przeglądania dokumentów nie jest, delikatnie mówiąc, tak przejrzysty chyba, jak mógłby być, tak? Bo wiemy, że są 3 podmioty, które zostały dopuszczone do tej drugiej tury, czy nie wiem, która to tura. Wszyscy wiemy, jakie to podmioty, czyli Dell Invest, Zarys i właśnie Thomas Hansla, czyli powiedzmy przyjaciel, kolega Łukasza Podolskiego. Ale ciężko chyba stwierdzić, wiesz, dla kogo byłaby to robota, dla jakich służb, ponieważ jakby no, mam wrażenie, że nikt się jeszcze do końca nie wgryzł w te dokumenty, tak? No i tu jest właśnie to pytanie, dlaczego, tak? Czy rzeczywiście, przepraszam, dlatego, że coś tam mega nie gra, czy jednak nie? Znaczy, wydaje mi się, że tak, że klub jest oczywiście mocno zadłużony, natomiast no, to jest wszystko do ogarnięcia. Ja też nie jestem specjalistą od umarzania długów i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że pewnie część tych długów jako miasto, być może
miasto może górnikowi umorzyć, bo to już nawet nie jest kwestia, ile trzeba za akcję zapłacić, tak? To jest kwestia, co przejmujesz, tam jest kwestia tego, że trzeba się dogadać ze spółką, która zarządza stadionem, bo tam zasady tego wynajmu chyba stadionu no nie są szczególnie rynkowe, delikatnie mówiąc, więc tam jest dużo do zrobienia, ale tak jak mówiliśmy, no jeśli jest, jest taki człowiek, który trochę widział, trochę wygrał i teraz tego nie wykorzystasz, to ja to czarno widzę. Wiesz co, Piotrek, mam takie pytanie jeszcze odnośnie, jeżeli mogę, Damian, wczorajszego pokoju z Lukasem, bo Lukas jest zawsze szczerym gościem i odpowiada szczerze na wszystkie pytania i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że za nim stoi 100% szczerości. Natomiast wczoraj był jeden wątek poruszony przez kibica, gdy doszło do pytań kibiców, na który Lukas uciekał z odpowiedzią. Nie wiem, czy robił to świadomie, czy nieświadomie, natomiast nie odpowiedział wprost. To było pytanie o plan B, jak wygra Mańka Szulik, bo w tym momencie wiadomo, Lukas postawił wszystko na jedną kartę. Lukas wprost mówi, że trzeba pokazać obecnej ekipie czerwoną kartkę i jego aktywność, nadaktywność w ostatnim czasie też wynika z tego, że trzeba pokazać czerwoną kartkę obecnej ekipie i on pcha ludzi do wyborów właśnie w tym celu. Ale co jeśli się nie uda? Jaki plan na dalsze działanie ma? Bo to jest kolejna kadencja, to jest kolejne 4 lata. Ja sobie nie wyobrażam, że Lukas Podolski już teraz będący na skraju wkurwienia, powiedzmy wprost, jest w stanie współpracować przez następne lata z tą samą ekipą. Wiesz co, nie konsultowałem tej mojej wypowiedzi z nim, więc mówię tylko to, co czuję i na tyle, na ile go znam. Wydaje mi się, że gdyby się nic w Zabrzu nie zmieniło, no to albo Lukas, nie wiem, po tym sezonie odejdzie, albo honorowo, że tak powiem, dokończy ten piłkarski kontrakt i wtedy odejdzie, tak, no bo on bardzo chce zostać, ale też mówi prawdę, że on ma tyle biznesu, to wszyscy wiemy, tak, no ja nie odkrywam tutaj Ameryki, ma tyle biznesów i tyle różnych propozycji, ma już zapytania z klubów z innych krajów, tak, które też wiedzą, jaki on ma bagaż doświadczeń, którego widzą w roli dyrektora i tak dalej, bo jedną rzecz trzeba podkreślić, czy trzeba albo nie trzeba, ale możemy. Wiadomo, że wszystkie nasze portale przepisują te rzeczy, które się pojawiają i mnie jedno co drażni to, że na przykład Lukas może wrócić do FC Köln. No w roli piłkarza nie wróci z oczywistych powodów. Tak? Po pierwsze chce dokończyć kontrakt w Górniku, po drugie tutaj chce zostać po zakończeniu kariery, więc ta kolonia mi się nie widzi. Natomiast ja bym powiedział tak, jeśli nic się w Zabrzu nie zmieni politycznie, to myślę, że w najlepszym przypadku dla Górnika Lukas dokończy kontrakt no i wtedy odejdzie, tak? No bo on to widzi inaczej, tak? Czy pośrednio, czy bezpośrednio on chce budować klub po swojemu. Myślę, że już ma gdzieś tam w głowie swoich ludzi, kto miałby być prezesem, kto dyrektorem, ale musi mieć wolną rękę, a w tej sytuacji, która jest obecnie, no na to się nie zanosi. Więc odpowiadając wprost, Przemek, na twoje pytanie, wydaje mi się, że jeśli się nic nie zmieni w drugiej turze, to znaczy w sensie, że wygra obecna prezydent, to no to pożegnamy się z Podolskim prędzej lub później. On naprawdę kocha tą piłkę, lubi grać, kocha tego Górnika, więc zaryzykuje stwierdzenie, że może zagryźć zęby i zostać do końca kontraktu, ale też całkowicie bym nie wykluczał, bo ja nie znam oczywiście szczegółów jego umowy, natomiast no jednak nie chcę powiedzieć, że z pozycji siły, no ale to on pewnie miał do powiedzenia sporo, jeśli chodzi o ten kontrakt, więc wydaje mi się, że tam są różne furtki, że na przykład można go skrócić, może zakończyć karierę. No on chciał i chce, żeby Górnik był ostatnim klubem w jego karierze. No pytanie, czy to będzie po tym sezonie, czy po następnym. Więc jeszcze raz odpowiadając na to pytanie, no wygrana obecnej prezydent pewnie byłaby krachem tego projektu, że Podolski buduje nowego Górnika. Mhm. A Piotrek, jak teraz wygląda Górnik od środka, to znaczy jeśli chodzi o takie zarządzanie tymi piłkarzami? Ostatnio donosiłeś o tym, że robi się coraz ciekawiej wokół Ennaliego, czyli to może być kolejny taki ruch jak chociażby Jokota, czy wcześniej Włodarczyk, ale są też piłkarze w tym zespole, którym kończą się umowy i tak się zastanawialiśmy, zanim do nas dołączyłeś, do kogo ci ludzie mają iść? Na przykład Rafał Janicki jakoś kontrakt przedłużył, ale wyobrażam sobie, że agenci Rafała Janickiego czy sam Rafał Janicki trochę więcej w piłce widzieli niż, nie wiem, młody chłopak, któremu kończy się w czerwcu umowa i mówi, kurde, no nie ma prezesa, nie ma dyrektora, z kim ja mam rozmawiać? Co, do Lukasa podejdę, żeby mi się podpisał tu na umowie? Słuchajcie, gdybym miał zażartować, to bym powiedział, że w Górniku tak naprawdę jest prezes, dyrektor sportowy,
i tak dalej. I on się nazywa tak, jak mówiliśmy do tej pory, ale oczywiście jest to na razie funkcja nieformalna. Mam nadzieję, że się prędzej czy później zmieni w formalną. To, co powiedziałeś o Janickim, to jest też taka, znaczy nie mówię teraz tego przeciwko Górnikowi, bo to chodzi o dobro klubu, ale to po prostu moim zdaniem zadziałał automat, wiesz. Miał do rozegrania określoną liczbę minut, rozegrał, no i kontrakt się przedłużył. Wtedy jak klub się chce czymś popisać w ciężkich czasach, no to ogłasza takie przedłużenie. Tutaj jak z Jokotą się kontrakt przedłużył, ale to nie Jokota chciał przedłużyć kontrakt, tylko on wynikał z zapisów w umowie, więc wszystko moim zdaniem, co do tej pory będzie się pojawiało, czy w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Górnika i przedłużenia, to moim zdaniem to będą automaty, tak? Bo tak jak powiedziałeś, no tu sobie trochę żartujemy, ale tak jak powiedziałeś, no nie za bardzo jest z kim rozmawiać. Oczywiście jest Roman Kaczorek, jest Kamil Tęcza, o którym się bardzo dobrze mówi, ale to są osoby, myślę, że jednak niedecyzyjne. To są ludzie, którzy działają w scoutingu Górnika, natomiast nie podejmują decyzji, więc po prostu jak tam jest tabun piłkarzy do przedłużenia, tak? Jest Bielica, jest Janża, no przecież kibice Górnika pytają. I to zobaczcie, jaką magię w jakimś sensie, takim może lokalnym, nielokalnym ma ten klub, tak? Że taki Janża też na pewno by znalazł coś lepszego, prawda? Zaraz pojedzie na Euro i tak dalej. On mi się podobało, bo Erik jest, czasami mam do niego pretensje, bo jest takim furiatem na boisku, nie? Te takie zbyt nerwowe reakcje mi się nie podobają. Natomiast to też ma, daje to, że oddaje serce temu klubowi. Jak słyszeliście i w różnych mediach mówił, że on chce zostać w Górniku, on tym nie polepsza swojej pozycji negocjacyjnej, tak? Bo mógłby powiedzieć, mam dużo ofert, mogę odejść i tak dalej, podbijać bębenek. On tego nie robi i chce zostać, ale ten kontrakt dalej nie jest przedłużony, tak? A mówimy nie o przypadkowym piłkarzu, tylko mówimy o kapitanie drużyny. Więc po prostu odpowiadając na twoje pytanie, no nie bardzo jest z kim teraz rozmawiać. No nie wymyślimy nowej funkcji, no bo osoby, które je piastują, no to nie są, tak jak mówi Lukas, osoby, które się znają na piłce i z którymi osoby z zewnątrz chętnie by chciały rozmawiać, więc no jest duży problem. Zaraz mamy maj, tutaj zawsze jak z dyrektorami sportowymi gdzieś wokół marca, kwietnia się rozmawia, to oni już mówią tak, już planujemy kadrę na kolejny sezon, już mamy te listy scoutingowe, już jeździmy w teren, już rozmawiamy, a tutaj zaraz będziemy mieli maj i gdyby nie to, że niektóre kontrakty przedłużyły się automatycznie, no to wyobraź sobie, że Górnik zaczyna przyszły sezon bez Bielicy, Janży, Janickiego, być może Podolskiego, no to już masz naprawdę wyciągnięty kręgosłup tego zespołu i okej, dzisiaj możemy mówić, świetnie Górnikowi żre. Ja sobie policzyłem, że przez ostatni rok to jest pod względem punktowania trzecia drużyna w Polsce. Natomiast a w tym roku chyba kalendarzowym najlepsza. No? Najlepsza, tak, w tym roku, w 2024 najlepsza i super, w sensie to trzeba pochwalić, bo biorąc pod uwagę, w jakich warunkach to się odbywa, to po prostu wstać i klaskać. Natomiast no nie zawsze Jan Urban i jego ludzie będą wyczyniać z tego cudy. I chyba też w Zabrzu, ja nie wiem, czy ludzie w Zabrzu to rozumieją, w tym Zabrzu, dodając przed Zabrze Urząd Miasta, bo mam wrażenie, że to nie zawsze będzie niedziela, nie zawsze Jan Urban będzie potrafił, wiesz, machnąć różdżką i wyczarować coś kapitalnego. Dlatego tak długo się nie da i to mamy 9.23, czyli bardzo wcześnie, więc nie będę używał dosłownego określenia, którego używał Lukas ostatnio, ale mówił, że jeśli tak dalej to pójdzie, to wszystko pierdyknie. O, tak chyba możemy sobie powiedzieć, więc no to odpowiadając na twoje pytanie, no ile tak możesz pociągnąć, tak? To jak z wszystkim, no jakbyś miał, nie wiem, samochód, który ciągle reperujesz, naprawiasz, ale albo zmienisz, nie wiem, silnik, tak? Albo to w końcu przestanie funkcjonować, więc odpowiadając na twoje pytanie, to co mówił Poldi, no on się nie boi o ten sezon, bo oczywiście on już jest zabezpieczony, on się boi o przyszły sezon, tak? Więc brak tych przedłużeń, brak, no taka stagnacja może sprawić, że w końcu coś pęknie, tak? Bo jak masz to, co mówiłeś, jak masz tych ludzi, którzy dają serce Górnikowi, Urban, Podolski, Janża, no to możesz jakiś czas pociągnąć, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli masz gościa, który zagrał 130 meczów w reprezentacji Niemiec, strzelił 49 bramek, jest trzecim strzelcem reprezentacji Niemiec w historii i naprawdę widział profesjonalną piłkę, no to on nie znosi byle jakości, tak? No te zdjęcia, które on wrzuca z akademii, no to też nie wrzuca ich złośliwie, tak? Bo dzieci są jego, on bardzo lubi dzieci, bardzo kocha dzieci, więc to on chce, żeby to była chluba Górnika, zresztą on nie widzi innego wyjścia, jak produkowanie, brzydko mówiąc, piłkarzy i sprzedawanie, tak? No to musisz ich albo ściągać, tak jak Jokotę, Naliego i tak dalej, no albo jak najlepiej no jednak wychować w swojej akademii, tak? Więc tak się długo nie da, dlatego właśnie mówiliśmy, czy ja mówiłem na wstępie i ostatnio
też prowadzę taką narrację, bo taka jest prawda, że to jest historyczny moment, tak? Albo teraz, albo to pierdyknie. No, dłużej się nie da, bo no, nie znajdziesz drugiego takiego gościa jak Podolski, pewnie ciężko znaleźć jak Janże. No, inni, wiesz, będą szukali okazji do odejścia, jeśli nie będzie okazji z kim gadać o przedłużeniu. Także naprawdę wchodzimy w okres takich zmian dla Górnika, no historycznych, tak jak mówię. No, możesz funkcjonować i tak dalej, ale to na takiej zasadzie takiej wegetacji, tak? A jemu chodzi o to, żeby. Co ciekawe, na przykład jak ja go pytam o puchary, to mówi, ale wiesz, to nie chodzi o to, żeby wejść do pucharów raz z przypadku, a później co, znowu walczyć. Tym razem to on miałby płacić za samolot, tak? Ale już dla całej drużyny. No tak, biedny Poldi, nie daj Boże, puchary i do Kazachstanu teraz kup samolot dla 20 ludzi. Przecież to jest tyle hajsu, że ten. Ale jeszcze chciałem zahaczyć a propos właśnie tej przyszłości Górnika Zabrze i tej prywatyzacji, bo już trochę o tym wspomniałeś, ale chciałem pociągnąć ten temat. Długów. No tak jak mówiłeś, Górnik Zabrze był w finale europejskich pucharów, ale jeżeli chodzi o rolowanie długów, to moim zdaniem jest to Real Madryt Zinedina Zidana, który trzykrotnie zdobył puchar w rolowaniu długów. I teraz pytanie o nowego inwestora. Czy on w stanie będzie przejąć Górnik? Ja już nie mówię na zero, ale nie z długiem 170 milionów, czy jakąś kosmiczną kwotą, tylko z jakimś realnym długiem do spłaty, nie wiem, 10, 15, już mówię 20, tak? Ale coś, co możesz sobie wliczyć na najbliższe 10 lat i realnie to spłacić, czy jest taki możliwy Górnik do przejęcia, czy to jest już tak umoczony Górnik, że nawet nie do końca wiadomo, z czym się to przejmie? Myślę, że z jakimś minusem to tak, natomiast z takim jakbyś powiedział, nie wiem, ponad 100 milionów, no to nikt tego nie weźmie. Nie, to musi być jakoś tak zrestrukturyzowane, że przejmujesz tego Górnika, no najlepiej byłoby go przejąć na zero, tak? Natomiast może być, przypuszczam, że może być lekki minus, ale nikt nie udźwignie kilkudziesięciu milionów euro, tak? Bo to tak trzeba by przeliczać, więc no tu jest jakby, wiesz, i to jest pytanie, czy jest jakiś tam trup w szafie pod tym względem, czy nie, natomiast nie, no mówię, albo na zero, albo z lekkim długiem, natomiast no, nikt tego nie weźmie, biorąc na siebie kilkadziesiąt milionów euro. Myślę, że to jest niemożliwe. A czy ty w ogóle, Piotrek, myślisz, że jak będzie nowy inwestor, załóżmy, że do tego dojdzie wreszcie, wchodzi jakiś inwestor X i przejmuje Górnika Zabrze, Górnik, załóżmy, to już są scenariusze bardzo daleko idące, jest na zero z długami, to o czym teraz wspomniałeś, czy to sprawia niemal z automatu, że Górnik Zabrze, jeszcze mając Lukasa Podolskiego, który ma czystą kartę, wszystko jest tak, on chce, czy to sprawia z automatu, że Górnik Zabrze dołącza do ligowej czołówki i bije się o Mistrzostwo Polski? Bo jak się teraz patrzy, gdzie Górnik jest prowadzony w sposób patologiczny, nazwijmy to po imieniu, i Górnik jest najlepszą drużyną tego roku, Górnik jest punkt za Rakowem Częstochowa, broniącym wciąż tytułu, gdzie Raków uchodzi za wzór najbardziej poukładanego klubu w Polsce. Czy to oznacza, że kiedy jest już wszystko w porządku w strukturach Górnika, Górnik bije się o mistrza, czy myślisz, że to wciąż jest jeszcze bardzo daleka przyszłość? Wiesz co, jak tak rozmawiamy z Lukasem, no to on chce budować klub właśnie nie na hura, że tam od razu mistrza, tylko od podstaw, tak? Czyli akademia i uzdrowienie finansów i płacenie na czas, to takie rzeczy, które będą być normalne, prawda? Więc wydaje mi się, że, ale też wydaje mi się, że on sądzi, że w ciągu kilku lat Górnik byłby w stanie dołączyć do czołówki. Nie mówię, że o mistrzostwo, natomiast no takie, myślę, top 5 jak najbardziej, tak? No zobacz, jaki tam masz potencjał. W sensie kibicowski. No, przy okazji możemy pozdrowić kibiców Ruchu, bo jestem pod wrażeniem, jak nabijają z Widzewem tą frekwencję 44 tysiące, jak sprawdzałem przed wejściem na antenę, super. Także, no ale Górnik też potrafi, więc jeżeli dołączysz tą czwartą trybunę, która się teraz buduje, zamkniesz stadion, no to tam masz wszystko, bo wspomniałeś o Rakowie. Ja natomiast rozmawiałem z ludźmi, którzy powiedzmy są na pograniczu polskiej piłki i zagranicznej i patrzą na Raków, jak ja pytam o ten projekt, to mówią, no fajnie, ale oni mają sufit, tak? Nie mają stadionu, ta baza kibicowska jest też troszkę mniejsza, więc Górnik, jak to Podolski zresztą mówi, jest takim uśpionym gigantem. Jeśli moim zdaniem trafi w jego ręce, bo to nawet nie chodzi o to, że wtedy napłyną wielkie miliony i nie wiem, jacyś super sponsorzy, tylko mądre zarządzanie klubem w polskiej piłce moim zdaniem da szansę z takim potencjałem też kibicowskim walkę o top 3, top 5, więc wydaje mi się, że Górnik sprywatyzowany, mądrze sprywatyzowany,
no do tej czołówki by dołączył w ciągu 3-5 lat. No, ja bym uzupełnił tylko ten odpowiedź dla Przemka, bo ja mam odpowiedź na to pytanie. Górnik Zabrze, zrestrukturyzowany, z wypłatami na czas, z poukładanym klubem, walka o spadek do ostatniej kolejki. To wchodzi logika ekstraklasy. Pamiętaj o jednej rzeczy i wiesz, siła przyjaźni w Górniku Zabrze jest teraz bardzo mocna i to dzięki niej są tak wysoko w lidze. Najgorsze, co możesz zrobić w klubie, płacić na czas, mieć struktury, to od razu się skazuje na problem, ale też mi się przypomniało, jak Piotrek mówił o tym potencjale Górnika, to pamiętam, jak rozmawiałem chyba rok czy dwa lata temu z Piotrem Klimkiem z Canal Plus, gdy byli po zakończeniu kręcenia przed premierą tego serialu o Widzewie. I tak go zapytałem też właśnie, co dalej, w sensie o kim chcecie kręcić. I on już był po takich rozmowach w klubie i tam padły nazwy Legia, ale Legia wtedy robiła już podchody z Amazonem. Lech, zbyt zamknięty klub, i mówi, ale poza tym, no to masz Widzew, który faktycznie generuje takie zainteresowanie, że jest w stanie się przebić. Wisła Kraków jest, ale jest w pierwszej lidze. No i kluby śląskie, Ruch i Górnik Zabrze właśnie. I Ruch wtedy też był w pierwszej lidze, więc on mówi, że tak najlogiczniej to by wskazywało na Górnika, bo nawet Pogoń, nawet Śląsk Wrocław generują duże zainteresowanie, ale on twierdził, że po tych jakichś tam badaniach, że aż nie takie, więc Górnik tutaj pod względem zainteresowania i też wpływania na ludzi, no ma moc nieprawdopodobną. Tak, no wiesz, wracając jeszcze do tych wypłat, o ile pamiętam, pierwszy mecz, który Górnik grał po tym, jak dostali zaległe wypłaty, to był z Legią i przegrali, no więc pół żartem, pół serio, trzymając się tej logiki ekstraklasy, no faktycznie może lepiej wstrzymać znowu te wypłaty, bo jak wszystko jest na koncie, to na boisku jest gorzej, ale to oczywiście żart. Natomiast tak, Damian, no to co powiedziałeś, no ten potencjał klubu jest bardzo duży. No ciekawe, jakiego rodzaju byłby to serial, tak? No trochę dramat, tak? Trochę komedia, sitcom, nie wiem. No w Górniku byś mógł wszystko wyciągnąć, tak? Jeśli chodzi o te wszystkie wątki na boisku i poza nim, natomiast no, tu się zgadzamy, tak? No, tutaj to jest klub na czołówkę polskiej ligi, to nie mam wątpliwości i nawet bez wielkich milionów, bo wszyscy wiemy, że tu naprawdę nie trzeba miliardów złotych czy euro, żeby po prostu być w czołówce polskiej ekstraklasy, trzeba po prostu mądrze zarządzać i jedyną szansą dla tego klubu jest właśnie ta prywatyzacja. No, mamy te, tak jak mówimy, mamy te trzy podmioty, też trzeba mądrze wybrać. Ale cóż, ale mam nadzieję, że to po prostu nastąpi, tak, że to się skończy, bo ta prowizorka, tak jak wspominaliśmy tutaj, no możesz się w nią bawić, ale wiecznie ona nie może trwać, albo może, a wtedy będzie tylko zwykłą wegetacją, a na przykład nie o to chodzi właśnie temu gościowi, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. A z Lukasem jest tak, że on, jemu bliżej byłoby do któregoś z tych nowych właścicieli z tej trójki, czy dla niego to już naprawdę niech to weźmie ktokolwiek z głową i tyle? Znaczy on zawsze mówi też w wywiadach ze mną, ale nie tylko ze mną, wszędzie mówi, że to nie tylko chodzi o to, żeby wziął to ktoś, kto ma pieniądze, tylko kto kocha Górnika, kto ma pasję, tak, kto kocha piłkę, kto się zna na piłce, bo samo to, że masz tam parę złotych, nie wystarczy, żeby dobrze klubem zarządzać, więc no z tych trzech wydaje mi się, że tak, bo Hansla to jest człowiek, z którym on się zna i za którego, jak rozumiem, w jakimś sensie którego intencje gwarantuje, natomiast Zarys to jest ta druga spółka, no to są ludzie z Zabrza, to są kibice Górnika i to są pewni ludzie, tak, to nie jest tak, że wiesz, oni dzisiaj wejdą, a jutro uciekną, nie będzie ich, wyjadą z kraju, to są ludzie stamtąd, więc wydaje mi się, że ja bym nie wykluczał też jakiegoś sojuszu, tak? Na przykład Zarysu, może z Hanslem i z Podolskim i to byłoby wtedy być może jakieś wyjście, w tym sensie, że no masz ludzi, którzy kochają Górnika, którzy go nigdy nie oszukają, którzy są stąd, którzy są sprawdzeni pod każdym względem, więc z tych trzech inwestorów wydaje mi się, że Poldiemu, chociaż on nie wyklucza z tego, co słyszę, współpracy z nikim, ale wydaje mi się, że no najbliżej do Hansli, ale też Zarys nie jest mu obcy, że tak powiem i być może taki sojusz też miałby sens, tak? Bo tak jak mówię, to są ludzie pewni, to są ludzie, którzy mają pieniądze i to są ludzie, którzy kochają Górnika, więc jemu właśnie na tym najbardziej zależy, żeby to było takie połączenie, tak? Nie tylko pieniądze, ale też pasja i miłość do tego klubu, tak? Bo jak, nie wiem, jak do rodziny, tak? No nie skrzywdzisz rodziny, więc chodzi o to, żeby wybrać kogoś, dla kogo to nie będzie jakiś słup reklamowy tylko
tylko coś więcej niż kolejny biznes, znaczy projekt biznesowy, więc wydaje mi się, że te dwa podmioty, o których wspomniałem, że do nich mu jest najbliżej. To ja mam kolejne pytanie w tym temacie. Czy twoim zdaniem miasto Zabrze w ogóle chce sprzedać Górnika? Bo wczoraj Poldi też wyszedł z taką wątpliwością w tym swoim długim monologu, że powiedzcie wprost, jeżeli nie chcecie sprzedać, to powiedzcie to wprost. Czyli on zaczyna jakby dopuszczać myśl, że miasto Zabrze też gra w jakąś grę i na czas, na zwłokę, ale że tak naprawdę nie chcą. No i też wiemy, że prezydent miasta dotychczasowa wygrywała wcześniej wybory dzięki temu, że posiadała Górnika Zabrze. Czy miasto chce sprzedać Górnika twoim zdaniem? Pytanie, Przemku, co rozumiemy przez słowo miasto, tak? No jeżeli rozumiemy panią prezydent, to tylko ona niestety zna odpowiedź na to pytanie. Ja też do mnie docierają wątpliwości, czy to nie jest gra, czy to nie jest takie przedłużanie, że ach, jak wygram wybory znowu, to wtedy temat upadnie. Dużo osób w Zabrzu ma wątpliwości, czy to jest ruch pozorowany, czy to jest ruch autentyczny, ale tak jak mówię, tutaj nie jesteśmy moim zdaniem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo to wie tylko pani prezydent. Natomiast jeszcze raz wracamy do tego, że najbliższy weekend, tak, i druga tura wyborów da odpowiedź na to pytanie, bo jeśli wygra główna kontrkandydatka pani obecnej prezydent, no to wydaje mi się, że jej deklaracja jest autentyczna. Ona chyba mówiła, nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, że nie zna się na sporcie i chce ten sport oddać w dobre ręce, więc wydaje mi się, że ten weekend da nam po prostu odpowiedź na to pytanie, które zadałeś, bo obecna pani prezydent, no tu się można spodziewać wszystkiego. To też nie jest tak, że to jest jakiś, nie wiem, demon czy coś tak. No nie, no jest jak jest, ale ja na przykład wolę, żeby, chociaż to nie jest zdrowe, tak, ale wolę Górnika mimo wszystko utrzymywanego przez miasto niż Górnika upadłego, tak, zaczynającego od, nie wiem, którejś tam B-klasy czy od której ligi tam się wtedy zaczyna. No bo to jest jedna z niewielu wizytówek tego miasta. Ostatnio Podolski mówił, no powiedz mi, z czego znany jest Zabrze, tak? Ze szpitala kardiologicznego i z Górnika, tak? Więc jakby no dobrze byłoby tą wizytówkę utrzymać, tylko ją uzdrowić. Natomiast jeszcze raz wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, to wie tylko obecna pani prezydent, a jeśli wyniki przepraszam, drugiej tury będą takie jak pierwszej, no to wtedy myślę, że do sprzedaży dojdzie. Jeszcze zahaczając o temat prywatny, jeżeli chodzi o Łukasza Podolskiego, bo on sam to w wywiadach podkreślał i sam mówiłeś, że jemu się dobrze żyje w Zabrzu. Podkreślał, że no jego syn jest zakochany w Górniku Zabrze, trenuje tutaj i to też ma duży wpływ na niego, to jest naturalne, bo to są odruchy ludzkie. Ale myślisz, że Łukasz odnalazłby się w tym momencie w jakimkolwiek innym miejscu? W sensie zostaje, załóżmy, Mańka Szulik, on jeszcze chce pograć w piłkę, no i musi powiedzieć synowi, hej, wiesz co, żegnasz się z kolegami z Akademii, bo my lecimy teraz do Turcji. Ja mówię teraz o aspekt taki typowo życiowy i czy trochę Łukasz Podolski przez to nie został zakładnikiem Górnika Zabrze, po prostu przez to, że tu się dobrze żyje, a syn ma fajnych kolegów w Akademii. Jeśli używamy słowa zakładnikiem, no to chyba wszystko po trochu z tego, co mówisz, tak? Trochę zakładnikiem swojej miłości do tego klubu, do tego, że on jakby, wiesz, nadrabia ten czas, w którym, znaczy nadrabia, no wiadomo, że jako dziecko wyjechał z rodzicami z Polski, natomiast teraz wrócił i nawet widzę po języku polskim płynności mówienia, że to się u niego bardzo też poprawiło, więc... No, bluzga bardzo dobrze, także to już znaczy, że stuprocentowym Polakiem. Bardzo dużo czasu w szatni. I żeby nie spłycać Łukasza Podolskiego, to nie to, że bluzga w sensie, że jest wulgarny, on po prostu dobrze posługuje się językiem polskim, to po wczorajszym twitterowym... Słuchaj, to jest trochę też taki paradoks, że ja z reprezentantem Niemiec, czyli Łukaszem Podolskim, piszę i rozmawiam po polsku, ale też piszę, bo pisanie jest trudniejsze, a na przykład z kilkoma reprezentantami Polski pisałem po francusku albo po angielsku, nie? Więc jakby no. Nie wspominajmy tych smutnych czasów, naprawdę, bo to radio otwiera w sercach Polaków. Wiem, ale to są naprawdę bardzo fajni ludzie, wiesz? Do tej pory się, no przyjaźnimy za duże słowo, ale zarówno Ludo, jak i Damien, to ale są naprawdę sporo. Ludo po prostu goście. W Polsce cały czas odwiedza, mówi, kurczę, Nowy Tomyśl, jakie piękne miasto. To nawet nie wie, gdzie jest Polska na mapie. Kupiłbym sobie taki GKS do Piewo, no. Dokładnie. Boże, po prostu wraca do tych zbóż i jak patrzy na rzekę Ner i Odrę, to płacze. Czy on
Nie aż tak. Ja zawsze mówiłem, że słuchajcie chłopaki, Ludo i Damian, waszym największym błędem było to, że nie nauczyliście się polskiego, bo to jest najłatwy cel do atakowania i słuszny. Natomiast ja tylko bronię ich charakteru, w sensie takim, że to są dobre chłopaki, wiesz? Tylko dlaczego grali w koszulce z orłem na piersi? Ja mam z tym po prostu problem, bo oni mogą być wspaniałymi ludźmi. Oni nawet pewnie na fundacje charytatywne oddają dużo pieniędzy, ale no nadal wiesz, to nie uprawnia. Ludo jest kolekcjonerem win, dzieł sztuki i tak dalej, więc nie wiem jak z charytatywnymi dziełami. Natomiast ma w swojej piwnicy taką kolekcję, że jakbyśmy tam siedli, to byśmy ten program dopiero kolejny za miesiąc robili. Wiesz? A jakbyśmy sprzedali kilka tych dzieł sztuki, to za rok. Ale a propos charytatywnej działalności, my z Przemkiem byliśmy świadkami cudownej sceny, jak pojechaliśmy w Belek teraz do Górnika Zabrze na wywiady i tam działa się taka ciekawa scena, piłkarze Górnika byli zaraz po fryzjerze. I okazało się, że Lukas wprowadził jakichś fryzjerów do... tak, żeby panowie z klubu mieli coś ładnego na głowie, żeby się obcięli. Tylko później zaczęli sprawdzać, jak Lukas wrzucał zdjęcia tych ludzi, tych fryzjerów na Instagramie. Okazało się, że to są jakieś grube kotlety w Turcji, że to są jedni z najpopularniejszych influencerów tam i po prostu takie gwiazdy tam z milionowymi zasięgami Lukas im ściągnął, żeby fryzurki sobie jakoś ładnie obciąć na sparingi. No widzisz, i na szczęście nie ci fryzjerzy, którzy byli wcześniej w polskiej piłce, tak? Nie. To jest kolejny plus, natomiast to właśnie, nie że chcemy, wiesz, no, tu hagiografię jakąś pisać, nie? Ale to też te zasięgi, to wszystko, no jak zobaczysz, kto tam przyjeżdżał do Zabrza na wywiady i w jakich mediach się ukazywały wywiady z nim i o Górniku, no to zobaczysz ten cały impact, tak? No to jest gość, który jak weźmie swój numer telefonu, ja też nie narzekam na swoją skrzynkę kontaktową, ale chyba jednak jest skromniejsza niż Lukasa, więc znów wracamy do tego, że to jest jeden, dwa telefony, tak? To nie byłoby Włodarczyka w Górniku, nie byłoby Jokoty w Górniku, nie byłoby Enaliego w Górniku, tak? Gdyby nie to, że ja nie twierdzę, że on ich znalazł i sprowadził, tak? No bo też nie ma co umniejszać pracy dyrektora sportowego. No jak jesteś takim Enaliem, dzwoni do ciebie Lukas Podolski, to trochę jest inaczej niż zadzwoniłby, nie wiem, losowy dyrektor klubu z BOT 9, nie? I z Kapralikiem chyba też, on też był włączony tak. W tę rozmowę. Nie? Znaczy tak, z Kapralikiem było tak, że na niego się uparł Łukasz Milik, nawet gdzieś tam słyszałem historię, że tyle razy jeździł na Słowację, że w klubie zaczęli mówić, co ty tam masz, babę jakąś na tej Słowacji, że ty tak często jeździsz, a raz czy dwa pojechał z Lukasem i to pewnie wzmocniło przekaz, nie? Ale to też później z drugiej strony zobacz, jak to głupio wygląda, że on ich namawia, a później gość przez 2-3 miesiące nie ma wypłaty, nie? Powiedzmy Podolskiemu to nie zaszkodzi, no bo on tam jakieś zaskórniaki ma, no ale nie każdy młody piłkarz jednak, wiesz, ma furę pieniędzy, więc dajesz swoje słowo, coś tam ogarniasz, a później często, gęsto, no to jest niedoprowadzone do końca, tak, no bo Łukasz nie podpisze tych umów, bo nie ma takich plenipotencji, ktoś to musi zrobić, może to podprowadzić, ale też, no, jakby daje swoją twarz, swój wizerunek, tak, gwarancję, nie, i nie zawsze to później się udaje, no powiedzmy, że Jokota dobrze na tym wyszedł, w sensie i piłkarskim, i finansowym, no bo jednak ten transfer do Belgii to był bardzo, bardzo fajny transfer, natomiast no jednak jest ten moment, gdzie ci piłkarze sprawdzają przez 2-3 miesiące konto, nie ma pieniędzy, no i wtedy to zaufanie do Górnika no maleje, prawda? Ciężko wtedy o jakichś kolejnych piłkarzy, no bo gdzieś ta fama się niesie, tak? Jeśli Bild pisał o tym, że Górnik nie płaci, no to Bild nigdy by nie napisał o tym, że Górnik nie płaci, gdyby nie grał tam Podolski. To jest akurat ten minus, powiedzmy, tak? Bo tam chyba był artykuł, że klub Podolskiego nie płaci piłkarzom, nie? No i agenci też nie są głupi, też to widzą, tak? Z drugiej strony, znów wracamy do tego, dopóki on tam jest i na boisku, i wiesz, oddaje te karne, rzuty wolne, buduje tych piłkarzy, mówi, że trzeba ich sprzedawać, no to też łatwiej się ich sprowadza, tak? No ale... Wracamy do punktu wyjścia. No musiałbyś mieć kogoś, kto to trochę ogarnia, a teraz takiego kogoś nie ma. W sensie... Zanim cię puścimy, jeszcze chciałem jedną kwestię z tobą poruszyć. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, bo coś mi zaczęło, ale jest okej. Okay. Teba Ribę na czacie wcześniej napisał, że obywatele zawsze woleliby inwestycje w mieście, a nie w kieszenie piłkarzy. I tak mi przyszło do głowy pytanie, czy kibice Górnika Zabrze, którzy bez wątpienia chcą zmiany prezydenta,
czy oni są wystarczającą mocą, żeby zmienić prezydenta, czy jeżeli, ja nie mam pojęcia, jaki program ma Mańka Szulik poza Górnikiem Zabrze. Załóżmy, że on jest dobry. Załóżmy, że jest świetnym programem dla Zabrza i poza Górnikiem ona jest bardzo dobrym gospodarzem. Nie wiem, czy tak jest, bo nie żyje w klimatach Zabrza, ale przyjmijmy, że tak. Czy sami solowo kibice Górnika Zabrze są w stanie zmienić prezydenta? To jest tak duża moc, czy jednak nie mają takiej mocy? Moim zdaniem mają, wiesz, z taką narracją, że czas zmian, wydaje mi się, że jednak pani prezydent, o ile pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, miała w poprzednich wyborach poparcie Torcidy, no bo to jest jakby ta główna siła Górnika, jeśli chodzi o kibiców. Teraz jest wręcz przeciwnie, więc wydaje mi się, że już pierwsza tura wyborów to jest też wpływ kibiców Górnika. No widzieliśmy, co się stało w Chorzowie, tak, Przemek? No, Szymon Michałek, wierny kibic Ruchu. Ja nawet też nie śledziłem tego i zdziwiłem się i ucieszyłem tym jego zwycięstwem. Tak? No pamiętamy, Szymon Michałek to jest gość, który zarządza sektorem rodzinnym, czyli taka no, najbardziej zdrowa, powiedzmy, struktura kibicowania zostaje prezydentem Chorzowa. On przed wyborami powiedział, że jeśli my w Chorzowie nie będziemy w stanie wpłynąć na wyniki wyborów tutaj, to znaczy, że to miasto nie zasługuje na ten klub, na to, żeby ten klub był odbudowany. Mówimy o Ruchu, wygrał i wydaje mi się, że no, że nic lepszego Ruchowi pod tym względem nie mogło się wydarzyć, więc tak, moim zdaniem mają szansę i mają wpływ na te wybory, co już widzieliśmy w pierwszej turze. No, może nie wszyscy widzowie pamiętają, ale wiedzą, bo nie muszą przecież wiedzieć, że obecna prezydent weszła do drugiej tury ledwo. Ona wygrała z trzecim kandydatem, chyba panem Żbikowskim, o bodaj 160 głosów. No to naprawdę jest niewiele, tak? Więc to była żółta kartka, trzymając się terminologii piłkarskiej, no a w najbliższy weekend może być czerwona. Jeżeli to będzie czerwona kartka, to będzie to wpływ kibiców Górnika i takiego jednego gościa, który jest kibicem Górnika i tam coś jeszcze kopie w klubie. To ciekawe też odnośnie pana Żbikowskiego, bo wyleciało mi to z nazwisko z głowy, a to jest ten gość, o którym wspominałem na początku programu, że pokazywał na plakatach wyborczych czerwoną kartkę obecnym władzom, a teraz je poparł. I też jestem ciekawy, jak to się przełoży na drugą turę. No tak, bo jednak liczba tych głosów nie była taka mała, jeśli chodzi o niego, więc ciężko tutaj przewidywać, co się wydarzy. Natomiast tak jak mówię, no, zachowanie status quo, czyli zwycięstwo obecnej pani prezydent, oznaczałoby moim zdaniem kres czy krach projektu Podolski odbudowuje Górnika, czyli najgorsze, co się może Górnikowi przydarzyć. Ode mnie wszystko. Nie wiem, jak Damian i Julek, czy puszczamy już Piotra, czy jeszcze coś dopytujecie. Myślę, że takie optymistyczne zakończenie jest idealne na puentę całego tutaj pobytu Piotrka u nas. Słuchajcie, możemy dogrywkę zrobić w przyszłym tygodniu, tak? I, no, to tak, to jest rzeczywiście, w polskiej piłce tydzień to jest bardzo dużo. Także. My czasami dopiero tak przez weekend myślimy, jaki temat będzie gorący w czwartek, ale w środę wskakuje coś i trzeba manewrować, więc obawiamy się, że tutaj, no zresztą nawet w ten wtorek miały zapadać decyzje w kontekście Górnika, a Łukasz Podolski miał tam jechać jako obserwator i dobrze, że został na treningu, bo niczego by się nie dowiedział. No. No, on poświęca dużo czasu Górnikowi, ale chyba ten czas nie byłby najlepiej spożytkowany, tak? Gdyby się tam wybrał, bo to też, wiesz, jest takie, moim zdaniem, trochę zastawienie pułapek, tak? Tu niby jesteśmy transparentni, tu Łukasz chodzi, zobacz, jak to wygląda, a gdzieś tam w kuluarach decyzje są inne, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś tutaj jest szczery, no to jest to Łukasz Podolski. I oby tak zostało, z tymi szczerymi intencjami pozostał. Ja jeszcze liczę tutaj na głos zawsze Jana Urbana, który też jest facetem, który widział już wszystko. Jest też, mam wrażenie, że Jan Urban to jest taka siła spokoju i trzeźwy rozsądek. Łukasz jest mocno zaangażowany w to wszystko i bardzo dobrze, ale bardzo lubię też głos zawsze Jana Urbana, który trochę ogląda tak, jakby dzieciaki się kłóciły i mówi, dobra, pogodzą się. Wiesz co, to upraszczając, może to jest jak zły policjant i dobry, tak? Tak jak w domu, w rodzinie musisz mieć. Łukasz jest tym złym, który się napiernicza dla dobra Górnika, a Janek, który podejrzewam, że myśli podobnie w jakimś sensie, no inaczej, no tak samo w sensie, że mu ten klub jest w jego sercu. No jest tym takim, kiedyś chyba świętej pamięci Mariusz Walter powiedział, że to, co najbardziej uwielbia w Janie Urbanie, to jest to, że on to słońce z Hiszpanii przywiózł, tak? I on jest taki słoneczny. No, gdybyśmy robili tutaj sondę, to chyba nie ma osoby, która Jana Urbana nie ceni i nie lubi, prawda? Więc jakby to
to jest absolutnie jego kapitał i myślę, że to jest dobre takie sportowe małżeństwo, tak? Jeden się napiernicza na zewnątrz, nie bierze jeńców, a drugi tam spokojnie i tak dalej, damy radę i idziemy do przodu. Także ja myślę, że też Jan Urban w tym nowym projekcie Górnika też by odgrywał bardzo ważną rolę, tak? Trudno sobie wyobrazić lepszego trenera dla Górnika niż Jan Urban. Dzisiaj, wiesz co, tak trudno wyobrazić mi sobie Jana Urbana w innym klubie niż Górnik Zabrze w Polsce. Wiesz co, no, część kibiców Legii uważa, że mógłby wrócić, tak, i odbudować Legię, tak? No, wydaje mi się, że jeżeli się... Trzeci kontrakt do udźwignięcia to już by było bardzo dużo. To już nawet nie wiem, czy ten luksemburski fundusz dokładający kasę do Legii by dał radę. Wiesz co, tak, ja się z tym zgadzam o tyle, że jeśli się mówi o kimś, że ktoś ma swoje miejsce na ziemi, to mi się wydaje, że Jan Urban ma takie dwa, powiedzmy Pampeluna i właśnie Zabrze. Tak, tak, tak. Dobrze, Piotrek, pięknie Ci dziękujemy. Na pewno będziemy się jeszcze mijać na śniaku i będziemy łapać się, jeśli w Górniku coś przełomowego się stanie, a wiele wskazuje na to, że może się stać. Piotr Koźmiński był naszym gościem. Piotrek, jeszcze raz ukłony i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Kłaniamy się nisko. Do zobaczyska. Ja tak sobie też w kontekście Jana Urbana, Julek, myślałem, czy to jest na dzisiaj, jak sobie tak pomyślimy, patrząc na Ekstraklasę i zawsze już się zbliżamy do tam wyboru jedenastek, wyboru zaskoczenia i tak dalej, czy to jest top 3 trenerów tego sezonu? No myślę, że tak, no to, bez, to nawet nie zapraszam do dyskusji. Nie. No bo wiadomo, Stokowiec, no tak, Niedźwiedź, ale nie, tak poważnie, bo na pewno Siemieniec, na pewno Magiera, no i teraz Kiereś, Urban, Myśliwiec, biorąc pod uwagę przeobrażenie Widzewa. No to, no ale to, Urban wykręca z tego wszystkiego najlepszy, no nie, Siemieniec wykręca najlepszy wynik. Potencjał do tego, co wykręca, no to top 3, no tak, no to będzie rzeczywiście Siemieniec, Magiera, Urban. Pytanie jeszcze, jak Śląsk-Wrocław skończy, bo to jeszcze możemy weryfikować za parę kolejek i może się okazać, że jednak Urban będzie wyżej niż Magiera, co oczywiście doskonale wiesz jako znany magierożerca i sceptyk, który wiedział wszystko przed wszystkimi. Wiem, że tak będzie po prostu. Nie, patrząc, ja sobie też przygotowując tekst, który chyba wreszcie zapowiadany się ukaże jutro rano o Górniku Zabrze, też spojrzałem sobie na to, jak Górnik sprzedaje piłkarzy. I dla mnie szokujące było to, że tylko 3 kluby przez ostatnie 6 lat w Ekstraklasie były w stanie sprzedawać piłkarzy drożej. Czyli Legia, Pogoń i Lech. Pewnie jakbyśmy jak szukali tego czwartego, to byśmy powiedzieli, no może Zagłębie Lubin, może Jagiellonia, no bo Raków byśmy odrzucali, bo oni tylko Piątkowski i Tijanić. Ale Górnik jest tym czwartym najlepiej sprzedającym klubem. Gdzie pewnie Pogoń też ugrała dużo na jednym transferze. Tak, więc na Kozłowskim. Także Pogoń ma sprawdzony tutaj tryb zarządzania piłkarzami i regularną sprzedaż, tylko po prostu trafiła z jednym mega transferem. Tak, tak, no Kozłowski za 10 baniek to jest jak no, powiedzmy 8 czy 9 transferów Górnika. Przez te 6 lat tam jest ponad 15 transferów za przynajmniej kilkaset tysięcy złotych. I to już nawet wieńcząc to takimi transferami chociażby jak, nie wiem, Jesus Jimenez, a ten pierwszy najwyższy to jest oczywiście Szymon Żurkowski za niecałe 4 miliony euro. Ostatnio wiadomo, Wodarczyk, Giokota, ale też w międzyczasie Stalmach, Kubica, i jakbyśmy zebrali to wszystko do kupy, to przy obecnym kursie euro to jest około 70 milionów złotych. Kurde, to są pieniądze, na które mało kto w Polsce może machnąć ręką, więc Górnik tak dwutorowo utrzymując się w Ekstraklasie, na okrągło się wyprzedając, przy mądrym zarządzaniu, to jest naprawdę klub, na którym możesz robić sensowny biznes, bo biorąc pod uwagę, że masz te stałe źródełko ekstraklasowo prawo telewizyjne, to tutaj po prostu wystarczy dokładać coś ekstra, bo kibice i tak ci ten stadion zapełnią. Ja myślę, że to jest właśnie problem zarządzania przez miasto jakimkolwiek klubem. W momencie jak zarządzasz takim Zabrzem, gdzie pewnie budżet będzie liczony w setkach milionów złotych, jeżeli nie w miliardzie, i mówimy to o budżecie rocznym, no to na tobie przez 6 lat 70 milionów złotych, no gówno. No byś powiedział, no co ja, to zasadzę se 300-krotki i dwie donice zrobię na całe Zabrze. Ale jak już to przełożymy na
kluby ekstraklasy, no to jest imponująca kwota. Naprawdę imponująca kwota i jeszcze dodajmy, że jest to robione w akademii, która no, nie słynie z najlepszego sprzętu w Polsce. Delikatnie rzeczy ujmuję. Najpiękniejszy eufemizm tego programu. Półtorej godziny tu siedzimy, ale najpiękniejszy eufemizm. Jeszcze nie widział zdjęć z Akademii Górnika i chciałby porównać sobie, z, jak to Julek odkreślił, akademią, która nie słynie z najlepszej jakości sprzętu w Polsce, to polecam zdjęcie u Lukasa Podolskiego. No, Lukas Podolski wczoraj powiedział oficjalnie, że on poszedł z tatą, który trenował w Górniku Zabrze lat temu 50 i poszedł do akademii i jego tata powiedział, przecież to wygląda dokładnie tak samo, jak ja trenowałem. Także no, to jest chyba najlepszy obraz Akademii Górnika. Jan Urban pompki robił, za jak do komunii chodził. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Czy, słyszymy. Na chwilę wyleciałem i nie wiedziałem, czy mnie słyszycie. Z finansami Górnika mi się przypomina jeszcze jedna anegdotka. Co prawda to nie były czasy Mańki Szulik, bo to chyba jeszcze było za czasów Alianza, zanim miasto przejęło. Jak to też chyba Łukasz Olkowicz opisał w swoim materiale, jak Paweł Strąg miał trafić do Górnika Zabrze. Nie wiem, czy kojarzycie tą anegdotę. Tak. Paweł Strąg miał trafić i Paweł Strąg chciał 20 tysięcy złotych zarabiać w Górniku. No i poszedł Radosław Osuch na negocjacje do Górnika, a w Górniku mówią, kurczę, ciężka sytuacja finansowa, nie ma lekko u nas, nie wiem, możemy Pawłowi dać 40 tysięcy. No Osuch wyczuł moment, że skoro oni zaczynają od tego, to można iść wyżej i mówi, a piłkarz tej klasy to musi 60. No dobra, 60, ale już więcej nie damy. Więc fantastyczne było to zarządzanie finansami, jeszcze co prawda za czasów Alianza, ale jednak. O Jezus, słuchaj, no pewnie jakbyśmy przytoczyli historię kontraktów Piasta Gliwice, to i tak jest żart te 60 tysięcy, bo jak sobie pomyślisz, że Chrapek bierze grubo ponad stówę, to jakby ta historia nie robi na mnie absolutnie żadnego wrażenia, wręcz bym powiedział, że jest wzorcowym prowadzeniem kontraktów piłkarskich. Tylko trzy razy przebili oczekiwane zarobki Pawła Strąga? Co jest, człowieku, to są frytki. No, a wracając do tego, jestem ciekawy, co będzie faktycznie po tych wyborach i tak sobie teraz rozkminiam. Jak Lukas dostał wczoraj dwa albo trzy razy pytanie o to, co zrobi, jak wygra Mańka Szulik i on nie chciał na to odpowiedzieć, no to też to jest, nie wiem, czy Lukas przemyślał to wszystko, czy miał strategię na tego typu pytanie, ale jeśli strategią było nie szantażować, no to jest chlubne, bo spodziewam się, że w jego głowie faktycznie jest, że zwycięstwo Mańki Szulik, to ja odchodzę, ale to, że on nie powiedział tego na głos, czy nie użył karty szantażu, której używają nawet niektórzy działacze pierwszoligowych klubów w Polsce, to kurczę chlubne, ale myślę, że jeżeli Piotrek nam powiedział, Piotrek, który doskonale zna się z Lukasem, ma z nim absolutnie prywatny kontakt i nie tylko, że robi z nim wywiady, powiedział, że Lukas jego zdaniem się wycofa z Górnika, no to myślę, że mamy odpowiedź, co się stanie, jak to nastąpi. Ja bym szedł dalej, ja myślę, że jeżeli wygra prezydent Zabrza, gdybym miał typować obecna prezydent Zabrza, to Lukas czy dojedzie do końca kontraktu, czy tylko do końca sezonu, to jest jedno, ale drugie, myślę, że przestanie się angażować w kwestię bycia dyrektorem sportowym, magazynierem i załatwiaczem autobusów. Myślę, że po prostu to wszystko nagle w tym momencie już zostawi i dzięki. I trzeba będzie się do Pawła Strąga odezwać, może ma jeszcze gdzieś te dwie dychy schowane, chociaż na autobus. No, ale to jest smutne, że zobaczcie taki rzeczywiście duży klub z takim potencjałem i tak dalej. Tak na dobrą sprawę, on się jest w stanie złożyć w ciągu jednej sekundy, jak Lukas Podolski powie, wiecie co, no dobra, no to mnie nie pasuje, dograłem ten sezon, cześć, czołem, kluski, z Rosołem. I jakby, no jeżeli nawet by, no nie, myślę, że drużynę by złożyli, żeby wystąpić w kolejnym sezonie Ekstraklasy. Ale czy ta drużyna by się utrzymała, no to ja bym na to dużo pieniędzy nie postawił. Wręcz bym powiedział, żebym postawił w drugą stronę, że to jest drużyna na spadek, bez jednej osobowości. I ta osobowość rzeczywiście mówi, że no może nie szantażuje oficjalnie, ale wiesz, no milczenie też ma swoją wagę. No jakby
nieodpowiedzenie na pewne pytania też jest odpowiedzią na pewne, pewne pytania. I no, to na pewno dużo ważyło, no ale właśnie pytanie, czy kibice to jest na tyle duża siła w Zabrzu, że pójdą za głosem Poldiego i dojdzie do zmiany pani prezydent. No, z tego, co tam czytałem, to już było blisko, żeby w ogóle Mańki Szulik nie było w drugiej turze. Ona chyba tam o 100 parę głosów w ogóle się dostała do drugiej tury. No nie coś ważne, tylko dużo ważne. No, mówimy o prezydent, która miała 8 lat temu bodajże 70 coś procent głosów. No to niesamowite. Mi się podobało wiosną, gdy było takie piękne ujęcie na stadionie Górnika, pani prezydent Ceryca, a obok niej Michał Probierz i pani prezydent opowiadająca mu, a Michał Probierz za ciemnymi ostrzeżenia dotyczące futbolu zabrzeńskiego padły z ust pani prezydent. Słuchajcie, półtorej godzinki za nami. My wam bardzo dziękujemy. To był temat Górnika Zabrze, do którego przypuszczam jeszcze sobie. O wyborach zobaczymy, co tam na przyszły tydzień przygotujemy. Pamiętajcie o tym, żeby dać nam subskrypcję, bo to jest dość istotne z punktu widzenia tego, żebyśmy rośli jako kanał, a widzicie ostatnio, że przygotowujemy dla was sporo treści, więc jeżeli możecie nam się zrewanżować subikiem, to będzie nam bardzo miło i oczywiście przepraszamy z góry za wszystkie niedogodności, niedogodnienia. Naszym partnerem jest Superbet. Pamiętajcie o tym, żeby grać odpowiedzialnie, natomiast jeżeli jesteście odpowiedzialni, to możecie skorzystać z bonusu na wygrany zakład na gola wybranej drużyny w meczu Legia Śląsk. To wszystko jest w opisie, za to można zgarnąć 200. I co jeszcze? Jutro Tetrycy, w sobotę Przemowa. W niedzielę Rosół. W sobotę, czy będzie Przemowa, to się jeszcze okaże, mam w planach dużo innej roboty, nie wiem, czy się wszystkim wyrobię, ale zobaczymy. Zobaczymy. W poniedziałek Uniwersum, może pierwszy w weekend, jeszcze pierwszy odcinek z fajnego show, które zostało przygotowane przez chłopaków, ale to się wyjaśni. No to się wyjaśni, brakuje nam symboliczny 1000 do 40 tysięcy subów, także zróbcie to, miejmy to już z głowy i puścimy futbol. No. No i wtedy może coś dostaniecie ciekawego. A my kłaniamy się, dziękujemy wam bardzo i pozdrawiamy Lukasa, pozdrawiamy Piotra Kośmińskiego, a najbardziej Jana Urbana pozdrawiam, bo on jest taki słoneczny z Pampeluny, więc panu Jankowi wszystkiego dobrego. I was też pozdrawiamy i przepraszamy, czacie.